Strefa Hanasa się kłania, prosto Starczyński Arena Wrocław. Dzisiaj w ten niedzielny, przynajmniej we Wrocławiu, pochmurny i deszczowy dzień jest ze mną w studiu Radosław Chyży. Witam serdecznie. Oraz Mateusz Jodłowski. Będziemy sobie rozmawiać o koszykówce. Mateusz, powiedz mi. Dzień dobry. Nie dałem ci... Kamilowi i bratkowi. Denerwujesz się? Nie, jest chyba lekko. Dreszcze są, bracie Radosławie. Bracie Radosławie, wczoraj byłeś na mieście i... Tak, byliśmy w tych samych klubach, co ty lubisz. Pozdrawiam wszystkich bawiących się, strasznie dużo ludzi. I panów ludzi. Pod schodami, nie? Oczywiście, to oczywiście, poziom, tak. Nie. Zaczepiali oczywiście ludzie, pytali się Strefa Hanasa. Ja mówię, że zapraszali po prostu na trunki. Ja powiedziałem, że nie. Rano za dużo nie mogę, pomuszę być. Tak jak już wcześniej powiedziałem, to Mateusz mówi, że jestem znany z tego, że grałem coś w kosza. Ale teraz bardziej jestem rozpoznawalny przez to, że jednak internet, magia internetu. Ciebie chciałbym przedstawić, przyszły zawodnik KKS Siechnicy. O, to będzie coś. Ja będę... Nie, ale powiem, jak powiedziałem, to moi zawodnicy, tam wszyscy się pytają, czy to prawda, że Kamil na przykład. Ja mówię, Kamil ma propozycję ze wszystkich zespołów w pierwszej lidze. Radosław, ale będzie miał dojazdy do Siechnic dłuższe niż do Leszna, więc nie wiem, czy nie, trenujemy spokojnie sobie na hali, ale potrzebujemy takiego właśnie bezczelnego, skuźnik, gościa, który po prostu... Musi być skuźnik. Tak, brakuje nam takiego. Brakuje takie dość doświadczenia nam brakuje. Lisa skurzy. Próbuję go namówić. Liczymy, zbieramy pieniądze, tak jak powiedziałem, na drugą rundę. Zbierajcie jeszcze na może Zielonego namówić, bo on teraz w formie jest. Widziałeś, jaki super formę. Tak, w takiej formie. Tylko wiesz co, ja powiedziałem tak, widziałem Maćka, bardzo dobrze wygląda, pozdrawiam. Przez to, że wspomnieliśmy, że może Kamil w drugiej rundzie, ja też się wziąłem. Też się no to ja muszę się też wziąć. To jeszcze może zadzwonimy po trenera Rimasa, Kurtina Kisa i w ogóle zrobimy, otworzymy. A dobrze, ile miał lat, jak był we Wrocławiu? 43? Był w formie, pamiętasz, był w formie. Był w formie, grał z nami 3-3, wiesz, specjalowali. Dlatego wspomniałem, że spokojem Amerykanie. Chyba w lepszej formie był wtedy nawet niż Giedraitis, Andrius, można by powiedzieć. Nie, to nie? Był chyba najlepiej przygotowany trener. Pod nosem. Ja sobie spotkałem syna Giedraitisa w Wilnie z pół roku temu i opowiadam, jak chodził do przedszkola we Wrocławiu, także... Giedraitis się pamiętają, że we Wrocławiu... Dobrze, teraz sobie przypomnij, ilu miałeś trenerów, z którymi mogłeś sobie zagrać. No, ja nie mówię, że Kurtinaitis był byłym zawodnikiem, ale zobacz, ruszał się dobrze. Dzisiaj się rusza dobrze. Dobrze, ale czy zgadzasz się? O, wiem, z kim miałem, ale to był charakter. Obradowicz w Turowie z Gorzelc. Ale to był gracz. Ale całego sezonu nie dograłeś. Ale jak podawał, i on też. ja uciekłem tydzień przed nim. Ale zobacz, lubisz na przykład, żeby trener był. I oto do tego zmierzam, żeby trenerzy w Ekstraklasie, w pierwszej lidze, no nie mieli tego bębola, żeby ten bębol przez sobie położył. Przeszkadza, prawda? Ale jakby goście opierdzieli na bębu, to jeszcze miał argument. Panie, nie możesz mnie obronić. Ale chodzi o to, że... Ale jakby cię trener na bębie nie minął i ci truje trafił, to dopiero muszę przyjąć. To dopiero siara, to już jest koniec. Ja bym zakończył, naprawdę. Mi chodzi o to, że trenerzy powinni dobrze wyglądać. Ale trener Van Gundy jak kozłuje ładnie, widziałeś, a ma brzuszek, takie są przebiegne. Dobrze, ale Van Gundy też już nie jest trenerem, ale zobacz, w NBA też już trenerzy zaczęli na przykład ćwiczyć zawodnikami. Wiesz, co jest najgorsze? Trener z bęblem mówi tak 10 linii zrobić. Jak miałeś z nami czasami jeszcze na koniec, jak brakowało kogoś. Gdzie? Radka? Radek? W Polonii Leszno. Jako trener. No. Teraz ty rzutowe treningi, ale uważam, to też że niedobre. Jak nie ma 10, to trener se zagra na przykład gierkę, prawda? Najgorszy był asystent. Kiedyś za moich czasów to był taki asystent, nie? Że asystent musiał być były zawodnik, za moich czasów to był trener Adamek. Ale powiedz mi, ale w Notecie kto był asystentem? Nie, pamiętam cię z Notecie. To są tematy, powiesz, my z Mateuszem się znamy ile to lat? Długo. 26. Mateusz. 27. Ja tu dla kibiców, żeby trochę przydynamizować. Tak. Poczekamy na 250 lajków i Mateusz opowie, o co chodzi z panem Domarackim Ostoją. Nic nie mów więcej. Lajkujcie. Trochę trzeba ich podkręcić, wiesz, naciskajcie. Ciśniemy. Temat. Pytają, czy lubisz gruszkówkę, czy ty lubisz gruszkówkę na przykład, czy nie? Śliwowica. Prostojowie, co? Ja ci powiem tak, że Mateusz namawiał mnie na te Czechy, strasznie mnie namawiał na te Czechy. Ja powiedziałem mu nie, ale to dzięki niemu trafiłem do Czech. I powiem ci, że wtedy właśnie to była Śliwowica. Śliwowica i Utopelce. Dobra, słuchajcie, zakłady bukmerskie, Winner, bo to jest nasz partner i będziemy sobie dzisiaj chwilę porozmawiać o kadrze Polski, a dla kibiców po zakończeniu tego odcinka będziecie mogli wytypować, kto wygra mecz 25 sierpnia w hali w Warszawie, w Torwarze.
Polska zagra w ramach prekwalifikacji do Eurobasketu 2025 z Chorwacją. Wpisujcie, ale dopiero po zakończeniu odcinka, kto ten mecz wygra. 10 jakiś najszybszych... chorwacki trener wygra na pewno. 10 najszybszych osób otrzyma 20 zł. Czekajcie, dokończę od zakładów bukmerskich Ewiner. Praise the Wear to nasza marka, która nas ubiera. Mateusz, dla ciebie koszulka, ja Jordan. A, fantastyczna. Ty sypiczka. Czarny wyszczepa. Naszego... Czarny wyszczepa. A ty też byś chciał? Nie. Ty już masz. Weź, dużo damy. Zacisk na cokolwiek chcesz, na co byś chciał założyć. Mój rozdział, masz właśnie. Nie. No można, regulacja jest. Oraz sportboxy, proszę, dla ciebie, Mateusz. Może Radka poczęstujesz. Sałatka makaronowa. Ty, po włosku, trikolore z oliwkami. Trikolore, to jak nasze barwy Śląska Wrocław. No, i z fetą, i z suszonymi pomidorami. Rozumiesz, takie włosko-greckie mix. Feta włoska? A to jest makaron, proszę bardzo, pokazuję. Al dente. Al dente to będziesz... To jakiś coś jeszcze jest, zobacz. Na al dente to dostałeś zacisk, słuchaj. No, a jest jakaś tabletka blankitna? Będzie, ale tu szukamy od naszego nowego partnera Pfizer. Blue Pill. Pfizer może. Dobra, panowie, żeby było merytorycznie, Polska zagra z Chorwacją. W Warszawie. Będzie klimatyzacja włączona na hali. Na pewno. I to jest fajna rzecz. Apelowaliśmy, żeby przenieść się do innego ośrodka, gdzie bliżej jest wszystkim kibicom, po prostu przyjechać i zapełni się hala. I teraz tak. Ostatnie mecze Polaków. Polska zagrała z Grecją na turnieju w Atenach. Oglądaliście ten mecz? Nie. Powtórki. Ja skrót. Abstrahując od wyniku, podobało mi się. Były fajne momenty. No, jak Polak Mateusz Ponitka, okej, no czy się pośliznął, czy nie, Giannis Antetokounmpo, ale ja bym się jarał zawsze, jakbym trafił trójkę MVP i mistrzowi NBA. To on taki the face, fajny. On the face. To wpisia Giannis dostał oczywiście wielki gracz, ale potem Polska przegrała, potem Polska wygrała z Turcją oraz z Gruzją. Czy to jest dobry prognostyk? Na pewno dobry prognostyk przed meczami z Chorwacją, gdzie są też zawodnicy z NBA. Mateusz pierwszy, bo jesteś rzadko u nas. Zawsze jak kadra wygrywa, to jest dobra atmosfera i sądzę, że takie zwycięstwo buduje. Wcześniej dobrej atmosfery nie było. Nie było wszystkich zawodników, którzy powinni być na miejscu. No teraz trzymamy kciuki. Kciuki, Radku. Mi się bardzo podobały te zwycięstwa. Podobało mi się, że dobre turnieje, bo zobacz. To są dobrzy przeciwnicy. Jesteśmy zaproszeni do Turcji i do Grecji. To dobre turniej i mi się wydaje, że tego kadra trenera Milicia potrzebowała, żeby zamknąć ich w jednym miejscu, czyli na jednym turnieju, na drugim dograć się i ten poziom, to co było z meczu na mecz, coraz lepszy. Skuteczność lepsza, trener już ma tą swoją rotację. Szkoda, że Olek dla mnie powinien troszkę więcej grać, ale... Ale Radek, cel, jak zostaniesz cel, trenerem kadry, to będzie dokładnie. Olek więcej grał. Cel fajnie funkcjonuje. Kibice prosili, my to prosiliśmy cały rok, nie, żeby Olek Balcerowski po prostu troszkę się ogarnął. W kilku spotkaniach się ogarnął. I z wielkim optymizmem patrzę na mecz z Chorwacją, bo nie oszukujmy, to jest najważniejszy mecz jakby dla trenera. Mistrzostwa Europy są mało ważne. Mało ważne są z mojej perspektywy. One jakoś wszystkie reprezentacje ściągnęły swoje gwiazdy z NBA, więc w związku z tym nie można deprecjonować sytuacji, która ma miejsce. Czesi są w pełnym składzie. Myślę, że nawet kulawy Tomasz Satorański, jak będzie musiał, to zagra. Tylko mi chodziło o to, że o Mistrzostwo Europy ja się będę martwił, tylko dla mnie najważniejsze jest to, żeby wygrać z Chorwatami i dać sobie szansę w dwóch meczu, żeby awansować dalej. O to mi chodzi. No Mistrzostwa Europy, to co ty mówisz, super. Dużo zawodników z NBA przyjeżdża i te mistrzostwa w Czechach, czy czeska reprezentacja i te sparingi, które są, na przykład odbywają się teraz. Ostatnio widziałem Serbia, Słowenia. I zobaczyłem, że MVP całej ligi NBA gra sobie. Regular season. Tak, regular season. Gra sobie spokojnie na przykład w meczu sparingowym. Nie ma żadnych pretensji. Pełna hala na przykład w Lublanie. To jest coś pięknego i na te mistrzostwa po prostu się tak cieszę,
bo każdy zespół ma dwóch, trzech dobrych, albo bym powiedział, bardzo dobrych. Jakby się radził jeszcze nam tutaj teraz zadeklarował, że nie obstawi żadnego meczu, ten to będzie jeszcze, powiem ci, będą jeszcze lepsze dla mnie do mieszkania. Ciężko, jak ma się takiego sponsora jak Ewiner, to powiem ci szczerze, ale 20 złotych bonusów weźmy wygrać, jak na YouTubie napiszesz. Ja ci oddam jeszcze moje 20. Bardzo dużo osób mnie pyta właśnie o to spotkanie pierwsze Polska-Czechy, bo ja powiedziałem, że 50-50, ale tak jak patrzymy na wyniki Czechów u siebie, to jak nie będzie Slotera, to jednak będzie ciężko. Ale wracając do tego meczu, do meczu z Chorwacją. Chorwaci tak samo, z dobrym składem, bo oni się przygotowywali już do tych eliminacji na koniec sezonu. Bardzo ważne mecze przegrali, bo oni chcieli awansować do Mistrzostw Świata. I przekonali tych zawodników i oni przegrali ze Słowenią i chyba mi się wydaje, że z Finlandią. Czesi? Nie. Przegrali, mówię, w eliminacjach do Mistrzostw Świata. Okay. I dlatego spadli tak jak my, bo to jest bardzo ciężka grupa. Dużo tych eliminacji jest teraz, dużo więcej niż wcześniej. Tak. I ja nadal bym chciał właśnie powiedzieć, to jest, że bardzo ciężko awansować, bo pamiętaj, to jest jeden zespół awansuje, to jest jeden zespół. To nie masz możliwości z Chorwacją przegrać, nie? Przegrać, słuchajcie. No wiesz, trzeba powiedzieć, że to, co się odbyło, stało w Gdańsku w czasie eliminacji, wtedy, kiedy Krzysiu Sulima zatrzymał trzech potworów z NBA, kiedy Kamil Łączyński, rozumiesz, okazał się dużo lepszy od zawodników euroligowych, to można nazwać... Ja mogę ci powiedzieć, to był najlepszy mecz trenera Taylora i polskiej reprezentacji, jaki ja oglądałem. Wszyscy tam mówią o... Najlepszy, nie najlepszy, w każdym razie najlepsza atmosfera była. Ale jakościowo, zawodnicy... Trzeba powiedzieć, Krzysztof Sulima... Wtedy. Twój zawodnik? Dlaczego? Sabiny. A wiesz, że dzisiaj to miał być Sabina, nie ty? Tak. O, człowieku, to byłby monolog. Wiesz co, ja jestem taki do skoku. Ja jestem influencer albo jesteś, jesteś youtuber. Jesteś. Zadzwonisz do mnie, przyjdę, opędzluję ci. Radek mógłby występować w fake taxi, nie? Nie wiem, co to jest. Powiedzieliście, że mi wytłumaczycie. Złośliwi powiedzą właśnie, że fake agent to, że na przykład ty, że na Facebooku było napisane... Arkadiusz Brodziński powiedział, że nie jesteś agentem. Dlaczego? On nie jest, rozumiesz, dla mnie facetem, bo on nie... Nie, no tak nie. On nie potrafi powiedzieć tego w twarz. Po drugie, słuchaj, gość jest... Bardziej mi się kojarzy z rurą podtoruńską, a nie jest agentem. Nie. Słuchaj, pisze donosy na cały świat, wysyła informacje dotyczące... A to jesteś agentem, czy nie? Byłem twoim agentem? Byłem Kamil agentem? Na piśmie nie mieliśmy nic. Nie mieliśmy, ale pracowaliśmy razem. Tak, I to trenerzy czy zawodnicy dają pełnomocnictwo do tego, żeby pracować. I pracujemy. A czy ktoś ma licencję, czy nie ma licencji? Na pewno ma licencję. Jeden mój wspólnik, drugi mój wspólnik za oceanem też ma. Po co dwie Mateusz, licencje? Ale teraz mi taki... Kto jest taką najbardziej nienawidzącą się grupą w koszykówce? Nie trenerzy. Czy trenerzy, czy agenci, czy zawodnicy? Nie, tak, wiem, słuchaj, nie to, wiem. Patrząc na Twittera, to agenci to się nienawidzą praktycznie. Ale no, nie mam Twittera. Słuchaj, tam masz, jakiś... oznaczałem cię, ale nie odpalasz. No, ale nie odpalam. Słuchaj, te ostatnie dwa lata były dla mnie bardzo trudne i sądzę, że jeszcze więcej tych mediów, dlatego... Ale nie lubicie się. Miłości nie ma. Z Sabiną, sobie powiem ci, rodzinne więzi. Słuchaj, byłem teraz w Las Vegas. Siedzę sobie w fajnej restauracji, nie będę wymieniał nazwiska, bo to... Huber Radke, spotykamy się. Normalne relacje. Mhm. Jesteśmy za granicą, możemy rozmawiać. Czy z innymi agentami, którzy niekoniecznie działają na moją korzyść czy niekorzyść, trzeba być normalnie rozmawiać. Jeśli jest gość... Typu, rozumiesz, nocny Marek, guma arabska i w nocy wypisuje jakieś bzdury. No o okay. Jezus, tak jak to usłyszysz. Ja Tarka zapraszałem, ale jeszcze nie przyszedł. No dobrze, dobiegnie. No. Dobrze, może, ale nie jesteście lubiani w środowisku, nawet wśród zawodników, agenci. Słuchaj, czy my jesteśmy zupą pomidorową, żeby być dać, lubić czy nie lubić? Nawet, powiedzmy sobie szczerze, czy sądzisz, że na tym świecie... Agenci są potrzebni czy niepotrzebni? Sam po sobie. Gdybyś nie miał mojej pomocy, wylądowałbyś pewnie gdzieś w jakiejś pierwszej lidze, albo bym powiedział jakimś niszowym klubie ekstraligi polskiej, a okazało się, że mogłeś grać o Mistrzostwo Czech, prawda?
Namawiałem cię. Potrzeba ja ci powiem, że... Czech byś sobie sam nie znalazł. Na agenci pewno. Są potrzebni, jeżeli chodzi, jak załatwia mi na przykład za granicą klub, to uważam, że tak jak ty powiedziałeś, sam sobie tego nie załatwię. Ale dobra. Pierwszej lidze, ale w pierwszej lidze, polskiej zawodnicy mają swoich agentów, no to już po prostu jest Radek, wysoko. Zawsze poprzednio. Słuchaj, żeby o tym rozmawiać, trzeba... Gość grać nie umie, a on już, ja mam z agentem rozmawiać. No ja cię kręcę grać. Naucz się na początku grać. Radek, poczekaj, ale od czego się zaczyna profesjonalizm? Zaczyna od tego, że on nie chce o tym rozmawiać. Nie, profesjonalizm się zaczyna od tego, niech zacznie dobrze grać, a później niech sobie zatrudni agenta. Tak, jak zacznie grać, ale może nie każdy ma jakieś zdolności negocjacyjne. Taki chlopiec, wiesz, no może przecież głupio mu powiedzieć, panie, ja bym chciał 1000 złotych, a może dwa. To zaczynamy mówić, nie umie, że nie potrafi. Co? To dobrze. No, niektórzy tak pana domy brutto netto, niektórzy. Dobra, panie Adamie, to okej, murarz albo kafelkarz, oczywiście Mroko by się cieszył. Nie, kafelkarz też potrzebuje agenta. No tak. Nie, on się nauczył. Ale są takie murarze. Ale przestań. Kafelkarz, wiesz, jak się uczy szybko, oczy został opędzlowany raz i mówi, okej, teraz za kafelki biorę tyle. Dziękuję. I on jest głupszy, on jest mądrzejszy od koszykarza. Czy koszykarz jest głupszy od kafelkarza, który potrafi podejść, ma być teraz pieniądze, jak nie, to nie pracuje. Tak. Kafelkarz tak ci zrobi, a koszykarz, ja potrzebuję agenta, żeby zadzwonił do prezesa, czy zapłaci mi pieniądze. A kafelkarz wie, do widzenia na swoje prawa. Ale koszykarz jest za głupi w Polsce, żeby potrafić się odezwać. Ale ja sądzę, że to za bardzo uproszczasz, bo dobrze wiesz, że są sytuacje takie, jak podsunęli Kamilciowi, rozumiesz, kontrakt Walduś mu położył przed ten na 5 lat, rozumiesz, za 500. Jeszcze nie, w pierwszym roku 5. No ale co, drugi miałeś nieokreślony. Nie miałem. Co, na ile? Nie wiem. No właśnie, plus 10%. No przecież dobrze wiesz, że to dobrze, wszystko było dybanie zawodnika. Dobrze. Poczekaj, drugoligowy zawodnik. Olej Dziewa podpisał sam z trenerem swoim z Konina kontrakt w Śląsku Wrocław. I co? Ten kontrakt był nieokreślony. Dobrze, ale to jest wina trenera z Konina. Nie, to nie jest wina. Nie, źle się zachował. No ja cię kręcę, źle się zachował. Dlaczego ty krytykujesz trenera? No powinien mu pomóc, a nie na przykład zrobić to, co ktoś mu zaproponował. Dlatego trzeba rozmawiać o tym, że w pewnym momencie agent jest potrzebny, nie bierze prowizji, a potem bierze, jeśli dobra. Się... Dobra, koniec. Ktoś zapytał, Kamilu Chmielu, czy ty miałeś agenta podpisując kontrakt ze Śląskiem za 500 zł? Miałem, był to mój tata i podjęliśmy złą decyzję, chcieliśmy być mądrzejsi. I co się wydarzyło w tym roku jeszcze, powiedz mi, przed podpisaniem kontraktu? Pojechałeś dokąd? O właśnie, i pojechałem, Mateusz mnie wysłał potrzebny do Trewizy. Agent, czy nie był potrzebny agent do tego? No był. Do tego jest potrzebny, ale o czym ja powiedziałem? Ja powiedziałem o pierwszej lidze. Nie upraszczaj tego, bo dobrze, w pierwszej lidze też trzeba trenera proponować, tak? No i teraz taka rada dla młodych. Na tamten moment, który byłem, wydawało mi się, że jestem jednym z lepszych z tej grupy chłopców, którzy później podpisali kontrakty w Trewizo, w Maladze i tak dalej. A ja nie, ja mówię, sorry, Mr. Don Nelson Senior, ja mam kontrakt w Śląsku za 500 zaraz, ale pojechałeś i co, gorzej się, już raz o tym rozmawialiśmy. Czy byłeś gorszy od nich? Nie byłeś. Nie, mówię, że nie. Byłeś mniej rozreklamowany, a ty, człowieku, wsiadłeś po maturze, z gorącym głową, do autobusu, jakby... Przyjechał i rozumiesz, opędzlował gości, którzy potem wylądowali w NBA. Dobra, dość tego. Słuchajcie, wróćmy do reprezentacji Polski. Nie, wiesz, agent to można porozmawiać. No miło, no miło. Dobra, mi, ale no ty jeszcze tam coś pojechałeś o tym, o tym, że jakiś ktoś powiedział, że jestem czy nie jestem. Dobrze, to powiedzą to moi klienci, moi byli zawodnicy lub obecni zawodnicy, trenerzy, którzy ze mną współpracują, czy jestem czy nie jestem, czy do tego potrzeba, a jakiejś licencji nie potrzeba. Ja bardzo bym prosił o tego człowieka spod Torunia, żeby sobie przypomniał o tym, jaką wtyczką jest agenta KGB z Petersburga i jak pisze raporty do Rosji. Czy w tym roku, w czasie inwazji Rosji na Ukrainę, chociaż raz wsparł Ukraińców, czy on cały czas będzie popierał tylko ruskich? Dobra. Także, reasumując, nie masz licencji PLK, ale jesteś agentem. Tak okay. Możecie nazwać? Pan Adam mówi, że... No, dobra, to pan jest taki Adam apel. Co nie, pan Adam powiedział, że detektyw Rutkowski nie ma licencji detektywa na przykład. Widzisz, ale nie, to nie. A ktoś napisał, Arkadiusz Biernacki, trener doradzia. Trener jest od trenowania, nie musi się znać na umowach. Prawo. Dobrze powiedział ci, słuchaj. Dobrze, ja to rozumiem. No, ile razy błędy popełniłeś, jak opisałeś sama... Chodzi o to. Co ja powiedziałem? Ja uważam, że
praca agenta jest potrzebna, ale nie róbmy przesady, że pierwszoligowy zawodnik ma agenta, ja, ale, rozumiesz? Ale poczekaj, ty możesz go uznawać lub nie. Jak nie uznajesz tego agenta, to ten agent podpisze w innym klubie i do widzenia. Ja uważam, że większe rzeczy, jak kupujemy kafelki, sobie radzimy, popełniamy błędy, uważam nadal, że zawodnik powinien się ogarnąć w życiu, bo to mu się przyda. Radek, myślę, że musimy sami skończyć kurs chyba kafelkowania. Nie, bo ej, chodzi o to, że jak... Każdy próbuje oszukać. Słuchajcie, bo nam będziemy siedzieć do 15. Co? W tym kraju znam tylko dwóch prezesów, którzy na słowo powiedzieli, że mam kontrakt, jest kontrakt. Był to prezes Michalski z Turowa, który powiedział, że jest. Święte słowo. Kiedyś takim człowiekiem był prezes Szumski. Niestety w głowie mu się trochę poprzewracało, grzecznie mówiąc. I już raczej nie miałby mojego zaufania. Był kiedyś człowiekiem, który potrafił to, co powiedział, tak było. Dobra, będziemy... Czekajcie, stop. Wróćmy do reprezentacji Polski. Cieszy mnie powrót Arona Cela, bo jednak mnie też bardzo cieszy. Patrząc na to, że był też potrzebny i chciałbym jeszcze w większym wymiarze widzieć Michalaka. Naprawdę kosztem nawet Kuby Garbacza, że jednak Michalak powinien też oczywiście więcej brać na siebie. Z tobą. Kto jeszcze? Jeszcze grany w Europie. Teraz zagrał świetny mecz, nastrzelał tych trójek. Jak jeszcze, wróćmy do tego meczu, bo będzie można typować, bo trochę odjechaliśmy. Ktoś poprosił, żeby polityki chociaż tutaj nie uprawiać. No, więc może... Ciebie to było. Więc może... Ciebie to było. No nie, no to już wiadomo, że do mnie. Ale wiesz, że ja zostałem zaproszony, ty już rozumiesz prowadzący. Ale przepraszam. Panowie, w tym meczu zwycięstwo konieczne, ale realnie szanse... Lize. Są szanse, Mateusz, twoim zdaniem, pokonanie Chorwatów, którzy mają w składzie Zubaca. Obowiązkowa wygrana. Zubaca, którzy oni jeszcze grali z reprezentacją Słowenii. Słowenia pokonała, co prawda, Chorwację wczoraj. 94-88. Czanczar 21 punktów, Dragić 19, Doncic 10 punktów, a tutaj w Chorwacji Saric 18, Bogdanowicz 15, Zubac 13. No to, kurde, no przyjeżdża mocna ekipa. Rzeczywiście ale mocna. Poprzednio też przyjechała bardzo mocna ekipa i przegrali. Gdzie jest Krzysiu Sunia? Trzeba dzwonić. Dobra, zabawmy się, kto wygra mecz. 25 sierpnia. Chorwacki trener. Ty? Dla mnie to będzie bardzo ciężki, bo jak patrzysz na składy, super, że jest cel, bo tak mi zawsze super. Nam brakowało tej czwórki. Zgadzam się z wami, jeżeli chodzi o Michalaka, że chciałbym go zobaczyć. Jak Kuba Garbacz gra dobrze, to chciałbym go widzieć na parkiecie, ale nie chciałbym go widzieć, kiedy po prostu gra słabo albo słaba skuteczność. I wtedy właśnie Michalak moim zdaniem jest bardziej ograny, bo potrzebujemy punktów z dystansu, bo pod koszem będzie nam bardzo ciężko. Powiem ci, bardzo ciężko. No dużo zależy też od Balcerowskiego w tym momencie oczywiście. Do tego właśnie Mateusza chciałem. Ponitki. No tak. Wiadomo, jak Mateusz jest w formie, to Polska wygrywa. No. Do tego chciałem właśnie zmierzać, że... I Sokołowski. Nie, dla mnie kluczowe właśnie... No Mateusz, tak. Balcerowski. Balcerowski musi ogarnąć zbiórkę, musi ogarnąć... No tak, ale kreują inni zawodnicy. Ale musi ogarnąć... Nie, tylko wiesz, że on miał problemy z tym, żeby trafić spod kosza, żeby tam się odnaleźć, a Zubacz to już nie będą przelewki. Dla mnie nadal Chorwacja jest faworytem. Naprawdę jest faworytem, ale mówię, te spotkania, które się odbyły i Polska fajnie grała w tych sparingach, były te sparingi dobrze dobrane, to były dobre zespoły, jestem pełen optymizmu. Naprawdę ja też jestem, oczywiście. Ale dla mnie faworytem A ja obstawiam dogrywkę, ostatnio mi się z kilka razy udało, może będzie dogrywka, będą emocje. Nie, najwięcej zarabia na tym. I wiesz, i żeby było ciekawie. 250 lajków i Mateusz Jodłowski odpowie na pytanie, kim jest Zbigniew Domaracki-Ostoja. Taka legenda, gwiazda social mediów. Panowie, jeszcze a propos kadry, Grossel dostał polskie obywatelstwo i coś nawet się mówi w kontekście jego gry. Chyba jeszcze będzie mógł zagrać na Mistrzostwach Europy. Czy to potrzebujemy wysokiego, czy może jednak bardziej... zawodnika na myślę, pozycję. Myślę, że go Liga potrzebują na polskie kluby do tego, żeby grał w pucharach. Myślę, że to... ma dobrą opinię trenerów do tego, żeby grać w polskim klubie. W tamten sezon we Włoszech Fortitudo spadło z Ekstraligi Włoskiej. On grał bardzo słabo. Wielokrotnie klub myślał o tym, żeby go spuścić, a no co, no trenerzy polscy go lubią. Dzięki chyba wpływom trenera reprezentacji udało się jemu stworzyć dokumenty do tego, żeby grał jako Polak.
Tak, wszyscy mówią, nam brakuje bardziej rozgrywającego, ale bierzemy piątkę. No tak, to wiesz, o co polskie, chodzi, no. Bo na Twitterze jest taka akcja, że na przykład facet mój, fajnie, że Grosel dostał polskie, bo tyle obywatelstwa, ale jest Serb w Zielonej Górze, który mieszka i 30 lat mieszka, ma żonę, jeszcze nie dostał. Kurde, może się doczeka. Mówisz o tym byłym trenerze twoim, czy agencie moim obecnym? Nie. No Uwalin jest chyba trenerem, czy agentem? Nie. Jest tak, jeden z kibiców w Zielonej Górze był. Był zawodnik z Zielonej Góry, też taki ma... bałkańskie nazwisko, jak on się nazywał? Ja wiem, że jesteś agentem. W Siechnicach? Nie, w Zielonej Góry. Ulubiony zawodnik. Kolopicić? Nie. Wiem, że jesteś agentem. Mogę odpowiedzieć na to pytanie? Tak, odpowiedz. Czy to dobrze, czy to jest potrzebne kadrze? Bo mnie interesuje mnie liga. Ja uwielbiam chodzić na przykład po Wrocławiu, sobie tak porozmawiać z ludźmi. Ludzie chcą porozmawiać na temat merytorycznie o dlatego tak późno do domu wracasz. Tak. Czy człowiek przy piwku lubi sobie porozmawiać? I powiem wam tego. Jeden kibic zgodził się ze mną. To jest, z tego co wiem, to jest kadra Polski, tak? To nie jest klub Polska, tak? I my sobie rozdajemy obywatelstwa, bo jest potrzebny klubowi. W całą Europę opanowało szaleństwo. Związek koszykarzy Hiszpanii napisał do federacji, bo Hiszpania też sobie naturalizowała amerykańskiego zawodnika. I wiesz, co Hiszpanie napisali? Związek zawodowy, że my mamy dobrą młodzież szkoleni. To nie jest dobre posunięcie. Ale ja się mamy związek zawodowy. Czekaj, dobrze. Abstrahując od tego. Działa, ale... Jestem przeciwnikiem naturalizacji. Nie... Ja powiem dobrze. Tak. Gość kibic na przykład z Zielonej Góry stara się obywatel. A tutaj to, że umiesz... Jesteś rudy, przystojny i umiesz kozłować, jesteś potrzebny, dostajesz obywatelstwo. Nie, moim zdaniem obywatelstwo nie powinniśmy rozdawać w Europie, powinien być zakaz rozdawnictwa. Chorwacja zrobiła to samo, też mają jednego zawodnika ze Stanów Zjednoczonych. Ja tego po prostu nie mogę zrozumieć. Kluby mogą sobie sprowadzać zawodników amerykańskich, wiesz co, jakich chcą. Ale nawet jak ktoś mieszka długo, żonę ma, dzieci. Nie, to jest innego. To jest coś innego. Jeszcze uważam, że powinno to się odbywać w ten sposób, że taki zawodnik młody, który przyjeżdża ze Stanów, gra powiedzmy 2 lata w pierwszej lidze, wchodzi w związek z jakąś Polką. Tak. Poczekaj teraz. No, i potem po 2 latach z racji tego, że... odegrał swoje jakoś czas. Ale nie czasy. 2 lata. Poczekaj, kiedyś to było 5 lat. Gra 2 lata, tak. Dostaje obywatelstwo, dostaje to prawo grania jako polski zawodnik. Następnie, jeśli jest przydatny kadrze Polski, dostaje polskie obywatelstwo. Wiadomo, u nas to wszystko zachwiane jest, bo trener potrzebował takiego danego zawodnika z polskim paszportem i dla niego został on naturalizowany. Nie wiem. Piętnować, ale się złe. Ale domyślam się, który to był trener, który stał za tym, żeby on dostał obywatelstwo. On robi wszystko, zawsze bym powiedział tak, jak jemu pasuje. Tym razem cieszę się, że na tym skorzystał trener Kamiński, bo będzie miał solidnego zawodnika z polskim obywatelstwem w rotacji. Myślę, że Legia poprzez ten ruch stała się jednym z kandydatów do grania w finale. Zobaczymy, jakie będą kolejne aspekty. Dobrze mówisz, to mi się podoba, że jeśli zawodnik dostaje obywatelstwo po żonie, czyli jest od iluś lat żonaty, tak jak tu teraz jest przykład zawodnika z Wrocławia, który po 6 latach mieszkania, płacenia podatków w mieście, tak. Tego, że utożsamia się z tym miastem. O kim mówisz teraz? Powiedz. Parachuński. No, mieszkał na Ołtaszynie. Ale nie ma, no właśnie. Ale stara się o to. Ja nie mam problemu z tym, że ktoś ma Polkę, żonę. Ale grał przez 6 lat w innych ligach, na dużo wyższym poziomie. I w związku z tym nie miał potrzeby tego obywatelstwa, no ale w tej chwili zapragnął tego, żeby być bliżej. Ale poczekaj, ale słuchaj, co musi być w głowie jednak takiego, jestem ciekawy, takiego zawodnika naturalizowanego, że on w ogóle chce grać dla tej reprezentacji. Bo nic, pieniędzy. Ale dobra, ale pytanie, bo teraz wbijemy kij w mrowisko, taki zawodnik naturalizowany jest na kontrakcie, a chłopaki są na dniówkach, tak? Ale nie, to jest wszystko kontrakt. Ja na przykład uważam, paszport europejski jest tak teraz pożądany w Hiszpanii, w innych na przykład, i on chce ten paszport, żeby sobie móc później grać. Ja nie mówię o tych dniówkach. On go interesuje. Ej, co Gruzini, Bułgarzy robili, to był skandal. Ja mówię tak. Ale co Bułgarzy robili? Bułgarzy na przykład... Co Bułgarzy robili? Dawali paszporty.
Amerykański zawodnik. A Gruzini, kto tam jeszcze? Hosley chyba jest z Gruzji. Hiszpania ma tyle. Ale paszport ma gruziński, Hosley. Radek, dobrze wiesz, że Georgia w Ameryce to jest Gruzja po... Dobra, dobra. Słuchaj, dlaczego ty od razu to słowo? Może on jest właśnie dobrze, z Georgii. Dobrze, no? Dobrze. Dostał gruziński ale paszport. Zobacz, zobacz. Ja myślałem, że inne narody nie będą na przykład robić. Mieszkasz w Polsce... Mieszkasz, tak ty powiedziałeś, bardzo fajnie powiedziałeś. Mieszkasz w Polsce 5 lat, mieszkasz w Polsce, płacisz tu podatki, masz żonę, ileś lat grasz w tej lidze. Ale ja nie mam z tym problemu, ale ktoś po prostu, wiesz co, chce paszportu, ktoś tam potrzebuje. Ktoś to wymyślił, bym powiedział, na wysokim stołku, czy trener, czy działacz, że Grossel powinien być Polakiem. Tak zostało to wszystko rozpoczęte. Mówię, cieszę się, że na tym skorzysta Wojciech Kamiński. Był szybki ku temu, żeby podpisać. Może to będzie korzystne. Spotkamy się za rok, jak mnie jeszcze Kamil zaprosi. Dla mnie to jest skandal. To jest tak samo druga rzecz. Za duże słowo skandal. No druga rzecz, nie, ale skandal w Europie. Druga rzecz to jest przepis o Polaku. Fajnie rozmawiałem z kolegą. Jest przepis o Polaku, tak? Jaki? Że musi być na parkiecie, w Ekstraklasie, tak? No. I teraz co byś zrobił, jak Polak na przykład odmawia, nie chce przyjechać na kadrę Polski? Ja uważam, że powinien... Ale są zawodnicy, słyszałem, że odmówili na przykład nie przyjechać. To ja wiesz co, mówię tak, okej, ty nie uczestniczysz w przepisu o Polaku. Bo przepis o Polaku miał pomóc na przykład Polakom grać więcej. I on rezygnuje, za moich czasów nie było rezygnacji. Wiesz co, Małecki zrezygnował z kadry, wiesz co, jaką karę dostał? Jaką karę dostał? 6 miesięcy. No widzisz. 6 miesięcy dostał, Polski Związek go ukarał 6-miesięczną dyskwalifikację za to, że nie przyjechał na kadrę. Teraz zawodnicy mówią, ja muszę się skupić na treningach, ja mam rodzinę i tak dalej. Mówię, okej, masz rodzinę, ważne, że nie uczestniczysz w przepisie o Polaku. Słuchaj, powiem ci, są różne sytuacje i każdą sytuację trzeba indywidualnie rozpatrzeć. Wiadomo, że w tym roku z tymi powołaniami były jakieś dziwne rzeczy, ktoś sobie wybierał, kogo powołuje, dobra. Inny sobie mówi, że nie przyjedzie, bo coś, drugi, bo jest brat i tyle. Dobra, tylko mi chodzi o to, że nie chcę obcokrajowca naturalizowanego przez nadawanie paszportu w reprezentacji, po co są... To są... Na Litwie. Jeszcze bardziej Radko, uważam, że na przykład trenerem też powinien być Pola, też powinien być gość z danych, bo to jest reprezentacja danego kraju. Reprezentacja. Słowo reprezentacja. Reprezentujemy. Radziu, zgadzam się z tobą, oczywiście, tylko że w większości kadry. Robimy Europie, z kadry kluby. Kto ma lepszy klub? Ktoś obiecuje, bym powiedział, że sobie będziesz u mnie na kadrze, jak podpiszesz u mnie w klubie. Takie były, bym powiedział, głosy. No ale to jest nie fair, wiesz, jeżeli naturalizowany zawodnik jeszcze dostaje dodatkowo kontrakt, a chłopaki są na innych warunkach, wiesz, i chłopak potem nie przyjeżdża, może przyjadę, bo mnie klub, wiesz, to jeżeli no nie są świadomi chłopcy, to jest nie fair. Oczywiście, że jest nie fair, reprezentacja Polski to jest reprezentacja Polski. Ale wiesz, jakoś trzeba przyciągnąć, bym powiedział, zawodnika do tego, żeby swoje wakacje zamienił za to, że jest... To wszyscy powinni dostawać pieniądze za to, dobra. Do tego zmierzasz, Kamil? Żeby wszyscy dostawali dobre pieniądze za przyjazd do kadry. Nie, tak samo, żeby równo było, żeby naturalizowany był tak samo traktowany jak... Są różne, bym powiedział, możliwości naturalizacji przez otworzenie polskiego obywatelstwa. Druga jest to, że zawodnik ma żonę z Polski i to też nie zawsze bywa tak, że zawodnik może grać jako Polak, bo jest jakiś chłopak pod Zgorzelcem teraz, który ma iluś lat żonę i nie może grać jako Polak. To wszystko zależy od tego, jak to na to spojrzy w Warszawie. Dobra, słuchajcie, jeszcze potrzebujemy 100 lajków i Mateusz odpowie na pytanie, które już wcześniej mówiłem, odpowie na ciekawostkę. My prosimy oczywiście o subskrypcję, łapki w górę, bo to buduje nasz kanał. Z takich informacji jeszcze... ligowych. Super Puchar odbędzie się w Opolu 21 września. Zagra mistrz Polski z Ostrowem Wielkopolskim. Miał bliziutko. Bliziutko Ostrów też nie najgorzej. Arena Stegu. Najpierw jak tak przeczytałem, nie powiedziałem Stegna. Myślałem, wiesz, Stegna to jest ta pani arena, w Stegnie. Na której grają piłkarze ręczni. Dokładnie. Opola. Fajna arena, puchar imienia, super puchar imienia Adama Wójcika, ale o tym będziemy nie dzisiaj. I ciekawe, że zagrali pierwszy sparring. Już. Oba zespoły tak zagrały między sobą. Fajnie, że ten, że oni już ten. Trzema punktami wygrał. Że to jest w sumie... Proszę? To jest okrągle? Tak, tak. Tak, z tego. Tak, okrągle, tak, dokładnie. Fajnie, bo też blisko Oławy, a Wójcik jest z Oławy, nie? Tak. Pojedziemy na mecz, mam nadzieję, że się uda. Suzuki, pierwsza liga.
z szacunku do kibiców, którzy zeszłym razem, jak się spotkaliśmy, nie poświęciliśmy czasu na pierwszą ligę. Zaczniemy od sobie, od pierwszej ligi. Jak zostanie czas, porozmawiamy o Ekstraklasie. Jeszcze będziemy gadali o trenerze, dwóch trenerów odeszło, więc też nie możemy o tym zapomnieć. To też chciałem wspomnieć, mam zapisane, o trener Czerniak, no niestety choroba wygrała, smutna informacja, trener Walonis, który wychował świetny Adama trener. Wójcika. Ty ale też, ty coś możesz więcej powiedzieć o nich? Radka znam bardzo, bardzo długo, chyba tak samo długo jak pana Krzysztofa Walonisa, bo od kiedy przychodziłem na Mieszczańską, to nasze granie z Gwardią Wrocław było częste. Co trzeba powiedzieć, że wspaniały wychowawca, który miał to szczęście, że wprowadził wielu młodych zawodników do ekstraklasy od juniora. Jednym z nich był Adam. Jeszcze był Krzysiu Mila, bardzo lubiany przez kibiców Śląska Wrocław. Potem był Arek Osuch i oni mieli nawet epizody chyba swoje w reprezentacji, także trzeba powiedzieć, że oprócz tego, że wspaniały trener, to wspaniały wychowawca młodzieży, to też jest bardzo ważne, bo nie wiem, czy wiecie, on kiedyś sprowadził do Gwardii Wrocław Krzysia Wilangowskiego, znanego pod pseudonimem Wiluś albo Beton. I to było bardzo... Smoku to potem potem urlop mu nadał, bo jak mu pokazywał tatuaż na nodze, to nie wiedział, co to jest. Mówi, że to drak. Nie, to jest smok, coach, nie? Tak to było, coś tam z tym smokiem. My go bardziej pamiętamy z tego, jak on rozrabiał w piwnicy świdnickiej, jak potrafił sobie tam dorobić wieczorami na rynku. Także Wiluś był też sprowadzony przez pana Krzysztofa Walonisa. No, trzeba powiedzieć, że ta generacja zawodników Gwardii była duża i oprócz trenera, który pracował, też musimy wspomnieć o Radku Czerniaku, który pracował w większości klubów na Dolnym Śląsku, był zawodnikiem Śląska Wrocław. Potem grał w Turowie z Gorzelec i prowadzał Górnika do Ekstraklasy. No to chyba mało jest, chyba wprowadził też ŁKS do... I z Gorzelec. Z Gorzelec wprowadził Czesław Daś, chyba mi się wydaje. Jeszcze wprowadził, zapominacie, jeszcze Ślęzę Wrocław wprowadził. Ale tam był, zdaje się, że tam Maniek Czajkowski coś pomógł, bo zdaje się, że sprawdził im badania lekarskie zawodniczką z Łodzi i dostał dyskwalifikację. Także taki też jeszcze jeden akcent gwardyjski potrafił jednak znaleźć. Ja się śmieję, że zapominamy, jeżeli chodzi o Radku, bo bardzo ludzie czasami... Ja sobie, nie, żartowałem. Wszystkie Radki to porządne chłopaki, tak, nie? Ale żartowałem sobie z siebie, nie? No bo fajna była informacja, że ja nie wiedziałem, ile mistrzów. Ja nie wiedziałem, że tyle ty masz medali. I wiesz, ile medali miał złotych Radek? 5. Tak. Nie wiedziałem o tym. Wierzgasz też, Andrzej, tak? Tak. Co też? 5 medali chyba było. Możliwe, no. W każdym razie mówię, że Radek był generacją, która została wprowadzona przez trenera Hudeusza do drużyny ekstraklasowej. Oczywiście to Koniecki był wtedy trenerem i Tomasz Miłek, i Andrzej Wierzgasz, Radek Czerniak i jeszcze paru innych, oczywiście Piotr Nizią, bo tutaj nie możemy o tym zapominać, on zawodnik wielu polskich klubów i tato Kuby Nizioła. To z jednej grupy Śląska weszło 4 zawodników i chyba z Gwardii weszło 5 do Ekstraklasy. Teraz zobacz, nie? Te czasy, kiedy wiadomo, inne przepisy, amerykańskie zawodniki. Ale wchodzili i grali. I grali, rozumiesz? I teraz jest pytanie, mamy Śląsk Wrocław, chyba Mistrzostwo Polski 2 lata temu i tak dalej, kto na przykład gra na poziomie... No i o tym będziemy rozmawiać w kontekście pierwszej ligi i ogrywania młodzieży. Ja jeszcze tylko, bo że był taki rok, kiedy w finale grał Śląsk z Gwardią i ci zawodnicy grali. Tak. I to też bym powiedział, był sukces tych właśnie trenerów, o którym wam powiedziałem, i trenera Walonisa, trenerów Konieckiego i Hudeusza, że oni potrafili za jednym razem tylu młodych zawodników prowadzić. No to jest, oczywiście by się nie odbyło, gdyby nie było wspaniałych seniorów, którzy byli Darek Zelik, Jurek Binkowski, którzy umieli ich wprowadzić do gry. Dobra, słuchajcie, prawda jest taka, robimy się my coraz starsi. Czas leci i też masz, Radziu, po swojej podejście do śmierci. Radek, ale za szybko. Za szybko, zdecydowanie. Za szybko. Choroba, trener Walonis miał już swoje lata, ale no niestety skorowane musimy się liczyć z tym, że coraz częściej będziemy takie rzeczy widzieli, bo po prostu czas leci. W jednej książce, że jak
urodziłeś się, to musisz umrzeć. Nie? To prawda. Jakoś trzeba sobie z tym poradzić. Trzeba też sobie powiedzieć jasno, że Radek za młodo był już poza sportem. Też sobie świetnie radził jako menadżer dużej kancelarii prawniczej. Także nawet wielka szkoda. Był moim bardzo dobrym kolegą. Wielokrotnie korzystałem z jego usług prawnych. I naprawdę fachowiec we wszystkim, co robił. I człowiek. Był bardzo wspaniały człowiek, oczywiście. Słuchajcie, no, każdy z nas kogoś pochował. Ciężka sprawa, ale najważniejsze jest, żeby jakoś przez to przejść, żeby funkcjonować. Ale teraz my chcemy dać rozrywkę ludziom i zaczniemy sobie od pierwszej ligi. Nowy przepis o młodzieżowcu U23, który generuje różne problemy. Będziemy sobie rozmawiać w tym kontekście, jak będziemy drużyny robić, i przepis o cudzoziemcu, który ale będzie mógł późno, ale oczywiście grać. A o przepis o Polaku, o młodym Polaku. Ale dobra, teraz mówię o pierwszej lidze. Nie przeskakuj, bo tutaj... Nie, o pierwszej lidze mówię. O młodym Polaku. Ale wolałbym, ale U23 to wolałbym chyba 21, ale to jeszcze jakie by cuda na kiju. To się oczywiście odbyło pewnie po tej... Panie Adamie... Syna prezesa, po to, żeby tak się to miało ręce i nogi, bo inaczej by to nie zostało wprowadzone. Panie Adamie, poprosiłbym polski kosz. Zobaczmy sobie terminarz właśnie pierwszej kolejki może najpierw. Widzimy tutaj... Po herbach, to strzelamy. GKS Tychy, Polonia, Warszawa. Tak. Turów... Kirilewicz wraca na rozgrywki tak. Centralne. Turów Zelec. Żak Koszalin też no to, będzie. Poczekaj, Turów, no powiedzmy. Poczekaj, najpierw no. Przeczytamy. Będziemy tak. Jechać później po kolei składami z Polski Gospel. Jaki herb piękny. Polonia Hydrotrak Bytom. Radom, ja. Patrz, Polonia Bytom. Bytom. Dziki kontra Beniaminek, Basket Poznań, no, Kotwica Kołobrzeg, WKK, Krosnos, Lublin, Śląsk, Kraków. Tutaj będzie się działo. Które ci się najbardziej podoba? Działo. Ja lubię jednak chyba Turów. Stare. A które logo? Ta logo no. To, widać historię. Śląsk, widać, gdzie historia. Widać historię. To, te trzy mi się podobają. Te nowe... Ale my mówiliśmy o składach, czy będziemy teraz o herbach gadali? No bo to już nie, ale... No dobra, no to ale herb potem... Polonii bardzo ładny, ale trochę jak w Sensible Soccer taka była gra. Takie proste herbiki były, wiesz, bez logawki żadnej. Ładne, ale historia niesamowita. Historia? Czarnych koszul, dobrze mówię? Oczywiście. Czarne koszule. Klub zasłużony i też trzeba tutaj zaznaczyć, że w tym momencie dwa kluby w pierwszej lidze i drużyna w pucharach Champions League w Warszawie. Także to też duży sukces koszykówki warszawskiej. I ja bym też zwrócił uwagę przede wszystkim na to, że wrócił Bytom. Bytom wrócił do pierwszej ligi, do rozgrywek centralnych. Na ławce siedzi Mariusz Baci, który też w latach rozkwitu polskiej koszykówki na początku lat 90. był niewiarygodnym koszykarzem. Jak to skauci i trenerzy mówili, był top 5 w swoim roczniku ale w Europie. Ale przepraszam, tutaj był trener Gajś, prowadził Mariusza Baciek. Co prowadził? Talent niesamowity, jaki dziadek. I mówi, ale Mariusz był tak, wiesz, nie chciał ciężko trenować. Ale poczekaj, czy on musiał, on miał talent, on nie musiał tego wytrenowywać, co on to już wszystko miał. On mógł grać. Ja słyszałem, że po jednym meczu, bo trener Gajcz to ogląda, zdementował to, że kazał im robić po meczu pucharowym tam 500 pompek. Nie wiem, w każdym razie mogę wam opowiedzieć o tyle, że w 90 roku, jak przyjeżdżali trenerzy na jakieś szkolenia do Polski, wszyscy pytali się nie o Romana Prawicę czy Maćka Zielińskiego, pytali się o Mariusza Bacika, który był na tamte czasy zawodnikiem z potencjałem grania od 1 do 4. Miał charakter typowo górniczy, z niczym się nie wdolił. Wydolność miał po prostu niewiarygodną. Do dziś. Ja byłem na badaniach u doktora Wielkoszyńskiego chyba, tak? Na kadrze jak byliśmy. Gdzieś w Katowicach chyba. Tak, byliśmy na kadrze i zrobiliśmy badania. Niesamowite. Ale słuchaj, jak to Mario mówił? Ćwiczył, starał się cokolwiek zrobić, patrzał, wszedł na rower, wszedł na, wiesz, na jakieś... Sądzę, że Mario w co by nie grał, byłby taki tak mistrzem. Poza tym ja pamiętam taką jeszcze jego ten... Nie no mówi... Dzisiaj mam te wyniki, jak patrzę Mario. A czy, skąd ty masz te wyniki? A ty to wszystko notujesz, czy to zbierasz takie rzeczy? Zbieram takie rzeczy. Ja lubię takie rzeczy. A ja powiem ci, z tego rocznika twojego to zawsze ciebie zapamiętuję, że jaki ty byłeś talent. Nie, Bacik był charakterny. Mnie... Dobra, ale teraz mówimy o dwóch innych talentach. Nie, Bacik był na takim poziomie, że... Bacik w tamtych czasach ja tam był talentem... Nie, obok tego. Był talentem na miarę Adama lub większym. No niestety, on nie chciał wyjeżdżać z Bytomia, nie interesował go wyjazd z Polski, mu to było dobrze. Gdzie... I dzisiaj jest w Bytomiu.
i przyjedzie nie do nas. Nie mówi Basik, bo kurwa nie lubię. To było tak. Zawsze lubił, jak się do niego mówiło Mario lub Mario. Trenerze Mariuszu, zapraszamy do oficjalnie, ale ja już tak rozmawiałem, przyjedzie, przyjedzie. Przyjedzie, ale co, to tak parę historii wciągniemy. No, na pewno, z kotła. Jak do finału nie awansowali z Pruszkowem, tak jeden wujek, rozumiesz, ze Słowenii, rozumiesz, puścił mecz, no to było ciekawe. Myślałeś, żeby napisać książkę? Przecież nie, masz, ty jesteś skarbnicą wiedzy. Jaki wujek ze Słowenii? Taki był jeden. Ale nie, zawodnik, on ma po prostu wiedzę taką niewiarygodną. Tak. Słuchajcie, Mateusz, jakby super. A ty pamiętasz go z Zielonej Góry? Wujek ze Słowenii? Tak. No pamiętasz, no, potem sobie może zaprosisz do programu, to przyjedzie tutaj, wiesz. Kurde, ładna. Musisz tą gąbkę zmienić trochę, bo mu tam trochę mu wali z oddechu. O kurde, wiecie co? Mamy 170 lajków, jest ponad 400 osób chyba. Do 12 musimy pociągnąć, bo msza na 12, wiesz, w katedrze. Ale jedziesz, czy nie? Nie ma czasu. Dzisiaj są urodziny mojej mamy, wiesz, że... Taki dla mnie pochowałeś mamę, to już miesiąc? Dziękuję ci bardzo właśnie, że byłeś na pogrzebie. To już ponad miesiąc. A ty byłeś u mojego taty, wiesz o co chodzi. A poza tym mamusię bardzo lubiłem, wiesz, mama. Ja tatą. A poza tym ty też byłeś z kątów wrocławskich. Wychowałem się w kątach. Ja taki wątek już. No. Ja poszedłem. Ale poszliśmy sobie na pogrzeby, kiedy, rozumiesz? A kiedy jakieś derby by były, rozumiesz, tam siechnicy z tymi kątami? To proszę, przyjedziemy. Wszystkich. Przyjedziemy, a after party zrób. W kątach. Tak. Dokładnie, na przykład. No zbawcie się, pójdziemy twoje. A potem pojedziemy do mamy twojej, tak? A nie, moja mama to na biskupinie. Siechnicy zawsze o 14 u siebie, czy jest moment na zabawę. Nie, oczywiście, Radek, ale tu powiem ci, pójdziemy przez rynek wrocławski, pójdziemy, żeby ci kibice nam stawiali piwo. Dobra, słuchajcie, bo kibice się denerwują, że to Wiadomości Retro, a nie pierwsza liga, chociaż uważam, że to ale bardzo zaraz, ciekawe. No, przecież ciekawe było to chyba, że ten, żeby Tom awansował do... Bardzo i będziemy ligi. Mówić. Zaczynamy. Panie Adamie, polskikosz.pl, pierwsza drużyna, AZS UMC Start Lublin i tu jest na polskikosz.pl pustka. Wymieniłem się, bo nie mogę powiedzieć, że rozmawiałem wiadomościami głosowymi z prezesem Pelczarem i tutaj się pytam, skąd taka pustka. Powiedział, że w tym sezonie ogrywanie juniorów starszych jest Kępka, jest... Przypomnijmy, którzy zdobyli wicemistrzostwo. Tak, wicemistrzostwo Polski. Jest Grzesiak i tutaj trener Paszek tutaj z ekipą będzie wprowadzał tych młodych zawodników. Zapytałem też, pojawiło się, wzburzenie, co takie raczej ciekawość, że jest otwarty trening czy kamp, kto chce zagrać w Lublinie, taka graficzka była, może przyjechać na trening. Ale docelowo powiedziałbym... Może z Radkiem pojedziemy ty jeszcze, co? Ja będę waszym menadżerem oficjalnie. Możemy, ale chodziło o to, żeby jednak młodzi zawodnicy tam przyjechali, którzy chcą się pokazać. Myślę, seniorzy tam już nie chcą jechać za bardzo, bo tam coś tak się, wiesz, co potami opóźnia trochę. A tak? To pociągniemy ten temat. Zamiast szukać przez internet, taką dostałem informację, w ciągu jednego dnia, dwa treningi można kogoś... Pociągnąć dwa treningi jeszcze teraz? Myślę, że tak, zależy... Dałbym radę. Rzutowe. Nie, dałbym radę, nawet z bębnem bym dał radę. Ale czemu zaczynamy od Lublina? Przecież to jest drugi Lublin. Ale jedziemy pierwszą ligę. Aha, dobra. I tu właściwie tyle. To będzie ekipa, która na to co widzimy będzie walczyła w tej cholernie wyrównanej pierwszej lidze o utrzymanie. I tutaj nie ma co więcej. Chcesz coś dodać do Lublina? Czego się będziesz spodziewać? Spodziewałeś się, że tak... Bo ta drużyna była fajna po awansie, tam nawet... Nie, świetnie grali, naprawdę. Powiem ci, tu widziałem mecz na Mieszczańskiej wtedy, kiedy młody... Pelczar pozamiatał, rozumiesz, Śląsk, ale widać, że ma talent. Powinien się ogrywać w tej pierwszej lidze. Dobrze, że ma te minuty na boisku w pierwszej lidze, bo w PLK jeszcze oby miał więcej grania. Ja myślę, że to jest najjaśniejszy punkt w tym zespole. A ja z kolei tak wrócę do trenera Łuszczyńskiego, bo... Bardzo dobry trener, super. Lubię pokrytykować troszkę trenerów, ale jeżeli chodzi o kilku trenerów pierwszej ligi, podobało mi się, bo zawsze za fajnym trenerem idzie jego zespół, jak gra. Zespół Lublina grał fajną koszykówkę, strasznie mi się podobało, jak trener Łuszczyński to prowadzi. Ktoś powie, oglądałem dwa jego spotkania. Strasznie mi się podobali. Cieszę się, że nadal jest w pierwszej lidze. Ale tak jak mówisz, no, po tym składzie, po tych młodych, to jednak ta wyrównana liga będzie, że trzeba jednak się martwić o utrzymanie. Nie? Tak. Jedziemy dalej. AZS AGH Kraków. Przypomnę, 29 sierpnia będzie moim gościem trener Wojciech Bychaski. Tutaj myślę, że nie będzie się szczypał język, jak to się mówi. Jak będzie jest Krakusem, to się na pewno nie będzie szczypał. To mi się podoba, to będzie ciekawa rozmowa. To jest trener, który się nie szczypie.
Rozmawiałem z trenerem. Duży bębzon, tak ty mówisz? Co? Ja mówię o sobie. Nie, to Radek. No ja mówiłem o tych rękach, że sobie... Opierałby. Mam sukces. No, nie, bardzo dobry trener. Debiutował teraz na Mistrzostwach Świata. Też ósme miejsce zajął. I powiedział mi, że to jest chyba, nie sprawdził. Ósme miejsce czy dziewiąte? Nie był w ósemce. Nie był w ósemce. Przepraszam. Z Mali. Przepraszam. Z Mali. Z Mali. Jezu, ja już w tym natłoku. W każdym razie. Pomóżcie nam, które to miejsce było trenera Wojciecha Duchowskiego. Przepraszam za swoją niepamięć. Powiedział mi, że jeden z najmłodszych, albo najmłodszy drugi zespół w lidze. Cieszymy się, że przede wszystkim Kraków gra w pierwszej lidze, bo to jest bardzo ważne. I drużyna uniwersytecka. I drużyna, no powiedzmy uniwersytecka, no tak AGH, Akademia Górniczo-Hutnicza, wspaniała szkoła z tradycjami sprzed wojny. Myślę, że mają dobry budżet na zawodników. Dziewiąte miejsce PJ, tak, trener Bychalski, dziewiąte miejsce. I zobacz, to co rozmawialiśmy kiedyś z Mrokiem, to jest zespół, który trener Bychalski sobie sam zbudował, ludzie chcą do niego przychodzić, będzie walczył. Tylko tak jak mówię, problemem jest to dobre miejsce z poprzedniego sezonu, tak? A czemu problemem? No dobrze, no to świadczy o tym, że dobrze to zdenerwował się trener Bychalski, jak był jakiś tam ranking, wiesz, tak. na Twitterze, że tak. Kiedy mnie w końcu zacznie się doceniać moją pracę? Tak. Tak. Wkurzył się. Z jakim budżetem? Kibice czy fachowcy? Dlatego od razu się, na tym od razu doceniam. Ja wiem, ale tak. Ja myślałem, że to był najlepszy trener na przykład pierwszej ligi rok temu. Uważałem, że po prostu najlepszą robotę... Nie, no proszę, czy najlepszy, nie najlepszy. No nie, to... nie, bo najlepszą robotę... Najlepszy jest ten, który wygrywa ligę. No, nie. Oczywiście. Chodzi o budżety. Ale jak nie, to, sobie tak zawsze można mówić. Ja mam swoją klasyfikację, ty masz swoją klasyfikację. Że mało pieniędzy i to ten... Nie. Nie jest sztuką, jak masz duży budżet i zajmujesz trzecie miejsce albo drugie miejsce, mamy w tym sezonie, masz dobrych zawodników. Jak to Gienek Jeski zawsze mówił, trzeba być w odpowiednim miejscu w odpowiednim czasie. Dobra, ty masz swoje klasyfikacje, znaczy ja mam swoje. Ja uważam, że z tym budżetem... Ale ja nie powiedziałem, że ty nie byłeś najlepszym trenerem, jak pracowałeś w Kłodzku, miałeś też najmniejszy budżet. To, że wykonywałeś świetną pracę. I przed sezonem dlatego ja uważam, że trenerzy, którzy mają niższy budżet, należy ich docenić. Ja uważam, że jest ciężko dla trenera i zawodników. To znaczy, że ty gorzej pracowałeś, jak byłeś w Śląsku, jak miałeś już duży budżet? Nie. Tak samo dobrze pracowałeś. Tylko bardziej cenię sobie trenerów. Ale dobra, tak, ale to... To tak samo jak z trenerem Kierilowiczem. No, patrzysz na zawodników i patrzysz, no z czego on to lepi. Tak patrzysz to... w Pryszkowie. Proszę cię, to sobie z Warszawy. No to jest dziecko Warszawy. Ale wiesz, jak łatwo w Warszawie zabrać zawodników. Bo ja dobrze powiedziałem, ósme miejsce zajęli Polacy w Maladze na Mistrzostwach Świata U17. Tutaj kibice na przykład. Dziewiąte miejsce ekipa Adamka zajęła U18. Nie, tak? Nie, no tak piszą nam tutaj. Nie awansowali do ćwierćfinału. No nie grali, przegrali z Litwą, więc nie mogli być. Panowie, dojdźcie tutaj do wiadomości, jak to jest. Może zadzwonimy do trenera Bychalskiego. Oczywiście, tak, proszę bardzo. Dobra, teraz mój ulubiony klub Bobry Bytom. Czekaj, jeszcze nie. Ale tak może to już ten, bo widzę, że kolejne tam nazwisko. Jeszcze nie, bo trener, ja też pytałem na przykład drużyny, jak rozmawiałem z trenerami, z kilkoma rozmawiałem, czy będą chcieli obcokrajowca. Trener powiedział, że nie chce zasady, to jest drużyna dla młodych ludzi, nawet będzie tutaj powiedział, to jest praca twórcza i nawet będą dostawać... Jak się zacznie dupa palić, to będzie... Dobrze, ale daj dokończyć. Że w 12 meczowej będą z U16 Orłowski i Leśniak, którzy będą dostawać szansę. Tak chce. Trener się zastanawia, dlaczego... Wiesz co, ja to słyszę od 15 lat, kiedy apeluję do tego, żeby był jeden obcokrajowiec. Dlatego, że trenerzy mają problemy komunikacyjne po to, żeby takiemu zawodnikowi wytłumaczyć to, czego od niego oczekują. No niestety, ja się pomyliłem. Poczekaj, bo ja już nie wiem. Oni wygrali z Mali. No wiesz, że wygrali tam taki duży kole. No, ale... Tak, jechali tam. Dobra, nieważne. Chodzi o to, że trenerzy mają problemy komunikacyjne i to jest ich problem. Ósme miejsce zajęli. Za dużo mistrzostw oglądałem. Ja cię kręcę. Masz rację. Dziewiąte miejsce. Cieszę się, że tyle mistrzostw było na tym poziomie. Ale dobrze, a już jestem dobrze, nie? Stary, już mi się pomyliło. Radek, dziewiąte miejsce. To może po covidowo, to nie chcę stary. Już. Jak ja zapomniałem, że ten Bicha, przepraszam, ten Bicha. Ktoś tu pisze, że Radek, ty z Burnera piszesz. Co to jest ten Burner? Jakiś tam, że... Telefon, że... Potem go wyrzucasz. Ach, że piszesz tu na czacie jeszcze. Ale my dzisiaj nie zdążymy, ja zmuszałem 12. A to na pewno nie zdążysz, to pójdziesz na wieczorną. Na sumę. Jeszcze raz przepraszam. Suma jest teraz. Nie, o której jest suma, bo ja nie byłem w Kościele dawno. Do Kłodzka może nie zdążysz, nie? Co? Jeszcze raz przepraszamy. Nie, poczekaj. Jeszcze raz. Ósme miejsce. Nie byli poza ósemką.
Ósme miejsce ten Haski znowu sprawdziłem teraz. Tak, no mówię, ósme miejsce. No. Tak, a ten Radamek dziewiąte, no mi się pomyliło. Ja powiedział mi jeszcze, kończąc Kraków, powiedział, nie będzie centymetrów, bo powiedział, mało wysokich zawodników i nie będzie przepłacał za wysokich, którzy mają stać i powietrze zabierać. Ale... niskim, tak a, powiedział. No, no to jest trener. Zawsze, to jest trener. Zawsze można powiedzieć, że ma Smoka Wawelskiego jeszcze pod ręką, nie? A jakby zionął ogniem, nie? A to jest, pamiętaj, że Smok jest zawsze... A wysocy zawsze mówią, no trzeba mi płacić. Agent mówi, no on ma 10, ma, trzeba mu zapłacić. I zawsze tak było. Pamiętaj za swoich czasów? Proszę cię, Radek, ty byłeś zawsze tanim zawodnikiem. Niedowartościowanym. Uważam, że to był błąd. Słabo było negocjowane. Za wcześnie poszedłeś do Poznania. Potem Poznań na tobie zarabiał. No i tu jest to właśnie nazwisko tego trenera, które czekałem. Mariusz Bacik. Tak jest. Polonia Bytom, może przeczytam. Składzik, Patryk Evening, Patryk Wieczorek, Dąbek, Respondek. Patryk Wieczorek jest, Podwieczorek jest tego przecież. No wiadomo. Radosław Chorob, Krakowiak, Zygmunciak, Piechowicz, Chrabota. Poczekaj, jest... bo kibice mówią, żebyś spokojnie. Bogdanowicz, Szczepanik, Sadło, Deja, Jagoda, Bacik, trener. Mateusz, jeszcze zaraz cię wypuszczę. To taka, fajnie jakby to będzie taki monolit z bazą niesamowitych kibiców, bo widziałem, co tam się dzieje. Grałem ćwierćfinał rok temu, niestety może gdyby no, wtedy nie ja, to by zrobili awans nie, rok nie temu. Nie grają na Szombrach, no ale to jest nieważne. Nie, to ta hala już nie... No ale jest w tym samym miejscu podobno. W tym samym miejscu, ale już nie są Szombry. No, ale dobrze, kibice cieszy. Są, widziałem, co tam się dzieje. Gorąco jest, no. Pamiętam, jak Piotrek Nidział kiedyś gonił, rozumiesz, kibica, który wybił okno. Tak. Przez osiedle. Naprawdę? No, naprawdę. Wiesz, jaka jest różnica? I dorwał go. Wiesz, jaka jest różnica między koszykarzem 2022 a koszykarzem, jak się było w 1980? Jakby teraz rzucił, no. To oni by uciekali na policję. Nieprawda, a wiesz, co wtedy było? Nieprawda, wziąłby telefon i by dzwonił na policję. Przepraszam, masz dzwonię. A wiesz, co było wtedy? Piotr goś rzucił, stop i zaczęli go... Nie zaczęli, tylko on zaczął gonić. Powiedzmy to. Piotr jest niesamowity. A wiesz, że go dogonił? Nie miał szans uciec, bo Piotrek miał najlepszą wydolność, rozumiem, ze wszystkich. No. Ale zna wszystkie historie. Ale myśmy też kiedyś, jak w Górniku Łabrzych grałem ostatni mecz, jakiś kolej zaczepił młodego, a myśmy wszyscy, to była noc, zatrzymaliśmy się, wszyscy, większość spała, a jeden chłopak poszedł na stację i tam go zaczepili młodego. No ale że ten napastnik się nie spodziewał, że wybiegnie ponad 10 chłopów z autobusu, to chłopie tak uciekał, że przetrącił do auta, przetrącił trzy kosze na śmieci. Takie, że akcja była taka. Wiesz, to jednak te charaktery takie były. Teraz by wszyscy... Nie, ale dobre z tym telefonem. A Glapa pierwszy wyleciał. Glapa to mega charakter. Glapa to jest dla mnie, wiesz co, Piotr Nizioł dzisiaj. Nie, to Glapa. A wiesz, on tam jest postrachem dydaktyczny, bo on jest nauczycielem w ogóle w szkole. To wiesz, Glapa wszystko robi. On dyrektorem hali jest teraz. Glapa pracuje w Mniesie, w Akwadzdroju, nie w Akwaparku. W Akwaparku to ty chodzisz, grasujesz tam, wiesz, w tej strefie naked. Tak. Wracając do składu. Nie mam czym strasznie. Doświadczony zespół trener Bacik sobie stworzył. Jak chciałem, będzie to jeszcze sam wyjdzie i... Ze spokojem utrzymanie, moim zdaniem powalczył ósemkę. Fajnie, gdyby taka ekipą zrobił się jak Kraków po tym awansie, nie? A wiesz, bardzo dużo chętnych jest na tą ósemkę, nie? Bo to cholernie. Tak, ciasno będzie. Tak. Cholernie ciasno, jedziemy dalej. Deka Pelplin, bo tak się to czyta. Sączewski, znamy ze współpracy Dzierżak, Wojciech, Ciesielski, Janik, Żebrok, Davis, podpisał Wyszkowski, Tyszka, Barnoś, Kulis, Kopycki. Dużo talentu widzę. Przemysław Łuszczewski, Sławomir Sikora. Ja pamiętam jeszcze Sławka Sikorę, jak w Eurolidze wychodził i rzucał punkty. Ja też go pamiętam, no. Ale to nie raczej... Miał pędzel straszny, słuchaj. No, no to co o tej ekipie? To jest drużyna, która... Musi myśleć o, chyba, nie wiem, ja zaryzykuję, Davis może zrobić różnicę, ale o utrzymanie, a jak zrobią playoffy, będzie sukces chyba. Tak? Mi się podoba, jak ten Łuszczewski zbudował. Zgadza się, no bo... Oczywiście. Bo to jest zbudowany, tak jak mówisz, o wysokich nie potrzebujemy, bo nie będziemy przepłacać, ale ma niskich zawodników doświadczonych, ma Huberta Wyszkowskiego, który moim zdaniem też ogarnie na przykład na pozycjach skrzydłowych. Huberta powiem ci, zagra od 1 do 4. Słuchaj. Dokładnie i mi się wydaje, zobacz, to jest fajny zespół, który zaskoczy. Ja bym ich nie skazywał tak, utrzymanie. Ja powiedziałem, że nie, że jakby tu będą drżeć, ale bardziej w tej takiej grupie, co będzie bardziej o play-offy walczyło. Wojciechowski to jest ten z Łodzi? Ja sobie Jakub? Obserwuję Mateusza Żebroka.
To jest zawodnik, który potrafi sam zdobywać punkty i taki charakterny. I podoba mi się też, że ten zespół będzie taki charakterny. Na pozycjach 1, 2, 3, 4 naprawdę sobie ogarnią. Jak nie przegrają za mocno zbiórki, będą ogarniać sobie zbiórkę, to moim zdaniem to będzie dla mnie taka niespodzianka, bo ten Ruszczewski... No ale tych drużyn o niespodzianki dużo będzie chciało być, nie? Tak, tak, tylko jak patrzysz na skład, to do innych nie mają aż akurat tak dobrego, moim zdaniem, jeżeli chodzi o nazwiskowo, ale moim zdaniem dobrym treningiem i fajnym ułożeniem, bo to są fajni zawodnicy, jeżeli chodzi o charakter, wiesz? I tak jak mówię, ten Thomas Davis może dużo namieszać, bo... Jakby mu się będzie chciał. Tak, dokładnie, może dużo dać dobrego. Jedziemy dalej. Dziki Warszawa. No i tutaj ekipa robi się mocna. Zobaczmy. Na papierze są bardzo mocne. Na papierze. No, Grochowski, Motel, Kuśkow, Aleksandrowicz, Pamuła, Muniama, Czujkowski, Komenda, Michalski, Bartosz, Podkosz. To jest mocniej na pewno. Ale największym atutem tej drużyny jest Krzysztof Szabłowski. Zgadzam się. Z Wrocławka. Trener. Tak. Rozmawiałem z trenerem dosyć długo. No popatrz, jakie nazwiska mają. Kuśkow, Pamuła, Talent. To jest drużyna Grzesiu Grochowski. Ale Czujkowski, Aleksandrowicz, to są zawodnicy. To tam jest, jeśli tam by ten cały prezes nie zawiedzie, a on najczęściej zawodzi, bo nie płaci za mieszkania i nie płaci zawodnikom, no to oni powinni na spoko być w play-offy, ale myślę, że największy... Play-offy? Nie no, ja sobie wpisałem, to jest tak, jedna z sześciu drużyn, która powalczy o awans. Ale umówmy się, jak wszystkie organizacje nie będzie w porządku, jak zawodnicy nie będą musieli myśleć o tym, że mają niezapłacone, a najczęściej jest tak, że płaci z dużym opóźnieniem, no to wszystko będzie okej. Okay. Myślę, że na takim farmazonie, jak Krzysztof w tym roku musiał, z czym się musiał zmierzyć, z tym, że niepłacone i musiał i wszystkich przekonywać do tego, żeby oni normalnie trenowali. Poza tym drużyna musi trenować w różnych miejscach w Warszawie. Nie trenuje w jednym miejscu. To też jest duży problem, bym powiedział, organizacyjny. Masz rację. Organizacyjnie, jak się ogarną, jak patrzymy na przykład na osobowy skład, czyli mamy Bartosza, Czujkowskiego. A ja bym właśnie podkreślił jeszcze tutaj, że jest Maksymian Motel. Poczekajcie, siedmiu zawodników fajnych. Przepis U23 wypełnia Motel, Muniama i Gro. No tutaj jakiś komfort pracy. Dużo. Pytałem trenera o obcokrajowca, powiedział mi, że na razie nie, bo boi się sytuacji, w której znajdzie dobrego i obawia się, nie wiem jak to skonstruowane ja będzie, że ktoś zabierze mu zaraz z ligi, zabiorą mu zawodnika. Pojedzie do Legii Warszawy, pomyli tramwaj i pojedzie do Legii, bo mu powie, no tak, nie zapłaciłeś mi, to jadę do Legii na trening. Ale ja mówię do trenerze, ale tu myśmy z Radkiem wymyślili, że trzeba popatrzeć w terminarz, jak masz 6 meczów w miesiącu, na jeden miesiąc, 6 ale miesiąc. Wiesz, jak tam wprowadzić nie, gościa w nie klimat. Nie róbmy z klubu przystanku autobusowego, no proszę was. No. Słuchaj, no ale jak będzie, popatrzą sobie w grudniu, kurde, mamy naprawdę pierwsze miejsce. Jak chcemy awansować, ale trzeba zrobić awans. Ale jeszcze raz ci powtarzam, że jeśli trzeba podpisać może jeszcze kogoś. Jeśli prezes klubu wszystko zapewni, to będzie można o tym myśleć. A jeśli zawodnicy zobaczą, że są niezapłaceni, a on ściąga sobie, rozumiesz, obcokrajowca, to powiedzą, no to nie gra sam obcokrajowiec, bo my jesteśmy niezapłaceni. Mateo, to jest bez dwóch zdań to, co mówisz. Musi być zapłacone i to powinniśmy piętnować, jak są jakieś zaległości i tak dalej. Dobra, no a myśmy mistrzostwo robili z minus 3 wypłaty i bonusy. Ale no. Boże, ale to wy byście... Już nie będziemy mówić, ile wy zarabialiście. Z Aronem Celem rozmawiałem ostatnio, wspomniałem, co myśmy przeżyli w tamtych sezonach, że myśmy ale tak... Ale co? To nie ma co płakać, bo mieliście tylko być... półtorej wypłaty mieliście do tyłu w Zielonej Górze, a dzisiaj goście mają po 5. No. Naprawdę? No nie naprawdę, tylko zadzwoń do tego JJ-a i niech ci opowie historię, rozumiesz. Towaru na półkach nie ma w sklepie, a co dopiero zawodnicy mają być zapłaceni. Dobra, powiem ci, że mocne daje argumenty. No, jego praca, mówi, no proste, no. Idziemy dalej. No, ja się zatrzymałem na 3, ale oczywiście zostałem dawno temu spłacony. Smutne informacje, bo wielu kibiców z Zielonej Góry to ogląda i cierpią. Współczuję im bardzo. Baza kibiców. Współczuję im bardzo. Jedna dla mnie z ekip, która powalczy o awans, tak sobie, to jeszcze będziemy pewnie o nich rozmawiać w innych odcinkach. Enea Basket Poznań. Beniaminek, rozmawiałem z trenerem Szurkiem wczoraj króciutko i fajne ma podejście, jakby sport ma iść równo z finansami i nie będą kombinować na siłę, żeby coś, wynik zrobić, nie będzie przyznawania takich ról, że tak, będziesz pierwszą jedynką, tam chłopcy... W większości chłopcy z Poznania. Tak, i mają chłopcy walczyć o minuty. Ambitnie zobaczą raczej... Dużo talentu. I raczej też bez obcokrajowców. Dużo talentu. Jakub Andrzejewski,
No z mistrzostw, wiesz. Jest, słuchaj, Mistrzowie, nie wiem, czy widzicie to nazwisko. Tutaj ja mam dwa nazwiska. Iwo Bagans. Dla mnie Iwo Bagans, naprawdę. Iwo Bagans, tak, ojciec, tak, tutaj we Wrocławiu. Ma smykałkę do grania. Wymiatał na AWF-ie. Był tym, był wychowankiem chyba nawet Tomka Jankowskiego, z tego co pamiętam. To powiem ci, na pewno dużo charakteru po mamie. Warunki po tacie. I też powrót tenera Szurka na pierwsze. Dobrze, na pierwsze ligowe fajnie pakiety. Kombinuje trener Szurek, naprawdę. Jeszcze Jan Nowicki. Dla mnie, jak uda się, zobaczcie, mamy kilku doświadczonych zawodników, czyli mamy na przykład Ciechocińskiego, Frasia i Fischera i tych młodych zawodników. A wiesz, że Jakub Andrzejewski jest synem Tomka? No słuchaj, Andrzejewski zastrzelił nas trójką w ćwierćfinale o awans do pierwszej ligi. Tak, trójką. W świętej pamięci Dawid Bręk zagrał mu takie fajne podanie, trafił truje. To jest bardzo taki charakterny chłopak z Włocławka. Dlatego ja mówię, bo są mistrzowie, tak? U19. Oni są mistrzami U19. Dlatego jak trener Szurek na pewno ma predyspozycję, żeby to wszystko ogarnąć, podoba mi się ten skład i będę obserwował ich i trzymał kciuki. To jest pierwsza drużyna, w której jest dwóch Iwów. Bracia. To była ta moda, jak Iwo Kicinger grał, rozumiesz to? A to był Iwo czy Iwona? To był Marcin. Marcin. Kosiński. No, potem był Iwo Kicinger. Czy Marcin Kosiński. No ja pamiętam go jako Marcin Kosiński. Zresztą by fajny był rozmowa z Iwo Kicingerem. Tak. I też pamiętacie, tutaj w tym składzie jest wysokość, nie? Jest size. Naprawdę jest fajnie. I będą cholernie szybko grać na pewno, bo tak. Widać, że oni biegają, tak. Dobrze trenują. I do tego... Chłopaki z Wielkopolski. Cieszymy się, że to jest kolejna drużyna w pierwszej lidze z dużego miasta. I popatrzcie, naprawdę dobry trening będzie. Bo czasami mówimy o tym pierwszej lidze, że są dojazdowe zespoły niektóre. 3 razy w tygodniu sobie potrenuję, albo 4 razy w tygodniu, bo sobie dojadę. A to będzie... I duże wzmocnienie oczywiście Marcin Tomaszewski, który tamtym roku dobrze grał w Koszalinie. Do momentu, kiedy kontuzji nie złapał. Myślę, że to też jest utalentowany chłopak. Dokończę. A to będzie zespół, który będzie bardzo dobrze trenował. Rozumiesz, bo masz tych 12 zawodników, którzy... I wtedy wiesz o tym dobrze, jaka jakość treningu jest, jak przychodzisz na ten trening codziennie i możesz się poprawić. Dlatego ja wysoko, w mojej klasyfikacji, mimo tego, że to jest Beniaminek, to wysoko ich... Klasyfikacja RH. RH, tak. RH+. GKS Tychy, następna drużyna. Wielkie doświadczenie, tyskie, tapczany tam kleją tyskie niesamowicie. Granie. Jest jedynka, która Piotr Wielo, która ogarnie nie temat. Widzicie też, że jest też Patryk Stankowski. I też jest z Poznania. Był wcześniej Patryk Stankowski i teraz jest Patryk Stankowski. Tak. Koperski, Kamiński, Nowak, Mąkowski, Ziaja, Daniela, Kendel, Chodukiewicz, Krajewski, trenerzy legendy tyskie, Jagiełki, trenerzy. Powiedz coś o trenerach, bo to są legendy tam tyskie. No tak, bo wcześniej byli bracia Niedbalscy w Tychach, a potem zastąpili ich dużo lepiej bracia Jagiełkowie. No, co tu dużo mówić? No widać, że... A co to tylu braci trenerów? Jeszcze jest trzeci duet, wystrzelisz mi, to wysiadam, nie? Na tym. W Polsce? Nie, no taki z tamtych rejonów. Ja znam tylko na Litwie w tej chwili. W każdym razie tutaj jest dużo talentu. Jest utalentowany Bartosz Chodukiewicz, który dotąd... Był. Że jest, wiesz, że jak to mówił trener Urleb, że wysocy zawodnicy później dojrzewają. Okej, okay, mam nadzieję, że dojrzeje. Jest Andrzejek z Poznania, który też w tamtym roku miał fajny sezon. Nic tu chyba nie brakuje. Wszystko jest na miejscu. Nie. Dobrzy trenerzy, którzy są bardzo doświadczeni w lidze. I możemy trzymać tu kciuki, żeby ten zespół... No bo to miejsce tak wygląda, dobrze, że zastawiają sobie dla obcokrajowca na przykład, jak patrzymy. No. Trenerzy, może będą potrzebowali kogoś szybko. Bracia, trenerzy... Zdziwią się na pewno, co teraz powiem. Bardzo lubię trenera Jagiełkę jednego i drugiego, mimo tego, że nie pokazuje, bo ja najczęściej jakoś lubię, to też nie pokazuje. Co roku ten skład jest bardzo fajny, ciekawy, bardzo dobrze grają, z ciekawymi pomysłami. A z kim przegrali w tamtym roku? Miejsce było z Opolem. Z Opolem, o trzecie miejsce. Trzecie miejsce? Nie, ćwierćfinale. W ćwierćfinale, przepraszam, tak? Tak, ćwierćfinale, bo prowadzili 2-0, wygrali tak. W Opolu 2-0 i potem 3 poszły. Ja powiem tak, że powrót właśnie Patryka Kendla, tak, Chodukiewicz będę obserwował. Bardzo lubię Macieja Koperskiego i tak jak powiedziałeś, Piotr Wieloch. Ogarnia. Dużo talentu. Dużo co, panie Adamie? Na czacie Chodukiewicz się podoba. Nie podoba się.
To nie podoba, ale tychy mocne U23, jeśli chodzi o ten przepis. Nie, i bardzo fajny, no, naprawdę, zespół jest Kasper Mąkowski, no, mroko. Oby było tyskie granie, o tak możemy powiedzieć, nie? I to, co wspomniałeś, jest zespoły, które chcą awansować, ale jest bardzo dużo zespołów, które 8 mają na przykład, wiesz co, predyspozycje albo umiejętności plus skład na 8. Czyli to, co mówi agent, żeby płacili bez kontuzji. Górnik Trans EU Wałbrzych. No i tu nie udało się awansować. Roszady, skład ciekawy, ale czy to jest skład mocniejszy niż rok temu, czy nie, dwa lata temu? Nie, oczywiście dużo mocniejszy. Zobacz, jest na samym dole trener Rafał Glapiński. No to jest... Nie no, Glapa to wiadomo, ale to jest też trener Radomski. No nie, to jest list pustyni, rozumiesz? On już w tylu klubach tak doświadczony. Zaczynał w Kłodzku, a jest Niedźwiedź. No Niedźwiedź, Lis, no to nieźle. To, słuchaj, naprawdę, na jedynce bardzo, Kordalski transfer bardzo, zrobił. Super. Stopierzyński, bo mówię o pierwszej piątce. Ratajczak na czwóreczkę, nie wiem kogo będą, może obcokrajowca. Niedźwiecki jest, Michał Marek, tu pod koszem w Sajsidą, w centymetry. Co to jest za ekipa, Radziu, twoim zdaniem? Taka, która jest lepsza z największym niż te, potencjałem były? Organizacyjnym, sądzę, dlatego że duże wsparcie od... miasta, wspaniała hala, wspaniali kibice. Myślę, że tutaj z tych drużyn, które są w pierwszej lidze, mają najlepszych kibiców. Kibice na pewno zasługują na to, żeby była ekstraklasa. No w tym roku właśnie. Coś im nie powiodło. No właśnie, ale klub nie, jakby czekamy na też informacje. Tak, w tym sezonie idziemy po awans do ekstraklasy. A po co cisnąć? Po co robić sztuczne ciśnienie? Jestem zdania właśnie, że należy tak powiedzieć. Ciebie cisnęli, Radek, tutaj w Śląsku. Nie, ja pierwszy to ale powiedziałem. Z taką narracją wyszedłem. Uważam, że jakbym prowadził Górnik Wałbrzych, mogę dokończyć, ale czy nie? Ale przychodzisz do pracy, masz cela. Nie, dobra, super, wygramy, super. No to. Ja dam pierwszy program, gdzie nie mogę nic powiedzieć, ale okej. Ale Radek, przecież ty w tej lubi nie przejmuj się. Ej, to mi się podoba. Kibice to zauważyli. Za dużo przerywasz, mówią. Ale nie obrażaj się, teraz to nie jest już, teraz już wiem, jak ja przerywam ludzi. Ten program mnie nauczył, żeby nie przerywać ludziom. Przerywasz mi cały czas, ale okej, biorę to na klatę. Wałbrzych jest miastem, które zasługuje na ekstraklasę. W tamtym roku zostały popełnione błędy organizacyjne. Mówimy o czym? O tym, że coś nie wypaliło. Może trener za dużo spędzał czasu w samochodzie. Słyszy się o tym, że no zawodnicy narzekali na to, że jest... No ale jak uważał, że wiesz, ważniejsze jest bycie trenerem w domu, a nie trenerem zespołu, no to co? Tak to niestety potem ma swoją, bym powiedział, przełożenie. Ludzie na mówią, że ja jestem zgryźliwy. Naprawdę. Ludzie mówią, że ja jestem zgryźliwy. Naprawdę. Jodła, jesteś dla mnie mistrzem. Naprawdę. Ja bym się ugryzł z język. Ja bym się ugryzł z język. Ty nam przez zaraz idzie. Nie, naprawdę. Później. Powiem ci szczerze, mówisz chyba będziesz stałym ekspertem, co? Naprawdę mi się podoba, że mówisz tak szczerze. Ale co mam, a co to mam? Dobra organizacja. Pierwszy raz powtarzam, Rafał Chmielu napisał, przepraszam, Chmielu napisał, Radziu, to już wiesz, jak Mroko się czuje co odcinek. Dokładnie. Przepraszam, Mroko, naprawdę, przepraszam. Przepraszam. No dobra, no to, Mroku, tobie bym nie przerywał. Ale słuchajcie, prawda jest taka, że zawodnicy narzekali na to, że trener dojeżdżał, że mieli mało treningów i no ja to wiem od nich, po prostu od nich. Ale że dobrze to, wiesz, bo sam to przeżyłeś, tak, rozumiesz? No ale, jak nie byłeś minutę po treningu w samochodzie, to trener odjeżdżał, no proszę. No to jest problem. I to, no jak tak może być? No jak możesz traktować, rozumiesz, klub, rozumiesz, jak przystanek autobusowy? To bym powiedział, to jest to, że nie traktuje tego, bym powiedział, profesjonalnie. Mówi, że jest profesjonalnie jak w Eurolidze, a potem się okazuje, że wszystko jest tak, jak on sobie to poukładał. Kto ma w domu spodnie nosi? Trener czy żona? Ja rozumiem, że jest sytuacja trudna, że każdy chce być przy wychowaniu własnych dzieci. Ale skoro trener chce podejmować pracę jako head coach, to jego dziećmi na treningu i po treningu są jego zawodnicy. Przepiękne słowa. Jeśli on nie traktuje, bym powiedział, pracy w klubie zawodowo, to, że jest do dyspozycji klubu i do dyspozycji kibiców po meczach, no to biała, wyprasowana koszula nie we wszystkim pomoże. Dochodziło do tego, jak mówimy o Wałbrzychu, kibice szału dostawali ci, ta ekipa z tyłu, że co młynem kręci, że oni po prostu czekali na to i wiedzieli, co się dzieje, wiedzieli ze środowiska. To, co powiedzieliśmy, już nie będziemy cisnąć dalej tego tematu, ale wyczerpało się, ta formuła się wyczerpała. Ale dobrze, sam przeżyłeś to w Lesie. Przeżyłem to, no na pewno to w jakiś sposób wpływa. Albo się jest trenerem w 100%, albo się jest babysitterem w domu. Ja się zgodzę z częścią, jeżeli chodzi o to. Trener powinien być właśnie trenerem, przychodzi przed treningiem pół godziny, rozmawia z zawodnikiem, zostaje po, zawodnik chce porzucać, popodaje piłki, delikatna korekcja. Ale słuchajcie, żeby też nie było, mówimy o zespole, który chce awansować, w ten sposób to nie powinno wyglądać. Drużyna, która
kupę kasy wydaje na to, to jest niedopuszczalne. Zgadzam się z tobą. Klub. Klub wydaje pozwolenie. Ale ja rozumiem na drugiej ligi. Ja rozumiem przyjeżdża druga, na pół etatu, rozumiesz? Druga liga. Mało tego, jeszcze w piątek musi być w szkole, żeby, rozumiesz, ten... I wymaga się od niego tego, żeby, rozumiesz, że on nie może w piątek zrobić treningu rano, bo on jest w szkole na tym, na zajęciach. No, słuchajcie, albo jest nauczycielem, albo jest trenerem. No. I ludzie mówią, że ja jestem wredny. Naprawdę, nie, jest sofie. Dużo więcej wrednych Radek, ludzi na świecie. Przypominam się, że poprawiłeś mi humor. Wiesz co, ja do Górnika, pierwsze kibice. No. Uwielbiam tych kibiców, spotkałem z nich na WKK, pogadałem z nimi. Naprawdę, to są ludzie, którzy jeżdżą za swoim zespołem, to trzeba docenić. Doping, znakomity doping. Najlepszy. Ja nadal uważam, że Górnikowi się należy ta ekstraklasa i jakbym ja prowadził zespół Górnika, to od razu na pierwszy trening bym powiedział, panowie, ekstraklasa, w maju jesteśmy w PLK. I tylko to nas interesuje. Pamiętasz twoje pojedynki z Górnikiem, jak rozumiesz, wtedy jak wjechali na ten AWF? Pamiętam. Na pełnej pompie? Dobrze, ale mogę tego dokończyć? Ta. I teraz zobaczcie. Skład został zbudowany bardzo fajnie. Fajnie, że zapłacili, są pieniądze. Dla mnie zatrudnienie Kordalskiego, a najważniejsze transfery to są dwa. Bartosz Majewski, pamiętamy. On zdobywał ponad 14 punktów w poprzednim sezonie i drugi, mój ulubiony zawodnik od wielu lat, Mikołaj Stopierzyński, zdobywał w Lublinie 15 punktów. 40 oka raz zapiął nawet w tym. To są zawodnicy, którzy mogą dać, jedynie co się zastanawiam i mówię, czy ten, ja bym tak nie zrobił jak ten Radomski, to jest Niedźwiecki Marek Walski. Tego bym nie zrobił, wiem, że... Dobra, już nie masz co tak ten wszystko krytykować. Może akurat ci byli nie na rynku byli. Zobacz, a weź pod uwagę, że nie każdy po tym trudnym sezonie Górnika, nie każdy zawodnik chciał pójść i grać do Wałbrzycha, bo dobrze wiesz, że było to, że się czekało i czekało na pieniążki. Mogę dokończyć? Oczywiście. Mój kolega nazywa się Sąsiad, jest Dudulski. Dudulski się nazywa. I powiedział mi, żebym zmienił delikatnie narrację, żebym nie obrażał tak ludzi. Tak, sąsiedzie, nie obrażam. Słyszałeś, co powiedziałem? Ja nie sprowadziłbym Niedźwieckiego Marka i Walskiego. Bardziej bym skoncentrował się na rzucającym zawodniku, bo u trenera Dumskiego to jest taka porada wiesz, za darmo. Sądzę, Radek, jest, to nie jest twój problem, Kamila. To jest, ale ja się cieszę, bo ja nie muszę się dzisiaj pompować. Chodzi o to, że Piotrek jest wychowankiem Górnika. Ale... Nie mógłbyś nie ściągnąć zawodnika, który jest, bym powiedział, też z Wałbrzycha. A może to mogę jest... dokończyć? Zrozumiesz, jak dokończę. Chciałbym jeszcze jednego rzucającego. Ale ile tych zawodników ma być rzucających? Nie, zamiast Marka... Ktoś musi grać pod koszem, no. Wiem, ale masz... A jest Niedźwiecki Marek Walski. Który z nich rzuca za trzy? Słuchaj, znaczy, myślę, że Piotrek ma szansę, słuchaj, ma ten... A jak grasz o awans, grasz na wysokie cele, potrzebujesz zrzutu dystansowego. Tak jak powiedziałem, mi brakowało, ale nie, ja bardzo chwalę ten zespół, rozumiesz? Sam sobie zadajesz pytania, sam odpowiadasz. Może trener Radomski widzi to taki old school, chce takiego niedźwiedzia, który po prostu będzie grał pod koszem. Dlatego Kamil mnie tu zaprosił, ja tylko powiedziałem, że ja bym troszkę inaczej zbudował, ale podoba mi się ten skład. Chciałbym żebyś ty to budował w Wałbrzychu, no. A może kiedyś by się uda. Ale to... Ja bym chciał awansować, rozumiesz? Dlatego no to, mówię, że to jest zespół na awans. Dla mnie to jest zespół na będziemy awans. Będziemy dzwonili, jak będą przegrywali. No. To dzwonili. Jest zespół na awans dla mnie. To jest tak, jeden z kandydatów do, oczywiście do awansu. A propos kibiców, ja tak czasami się zastanawiam, bo tak miło się do mnie często zwracają, jak jadę, coś tam krzyczą, Kamil, ale się dowiedziałem, że to dlatego, tacy są kibice w Wałbrzychu, że pamiętają takie rzeczy, że na przykład nie opuściłem Górnika Wałbrzych, jak nawet spadł z ligi, gdzie były straszne problemy finansowe. Wszyscy, większość uciekła, ja z Adamem Łączyńskim. Łącznie z prezesem. Prezes też uciekł, nie? Ten do Warszawy uciekł wtedy, rozumiesz, dostawił klub, rozumiesz, bez hajsu. A ja z Adamem, ale z Adamem Baczyńskim do końca, który gra dzisiaj w lidze hiszpańskiej. Ale charakter nie chłopaki jesteście, no co? Daliśmy radę, więc bardzo A kto z wami trenował, powiedz? Radosław Chyży przyjechał nawet na trening z Mirkiem Łopatką. Proszę bardzo, nie, oczywiście. Nie, ja trenowałem tam z 2 tygodnie. Wiem, ale Mirek Łopatka też przyjechał. Ja wtedy nie trenowałem, ja pamiętam, że z wami trenowałem, bo był Waczyński, ty, Stefan. A czemu, bo ty się przygotowywałeś? Nie, bo nikt mnie nie chciał. Nikt cię nie chciał. Tak. No a ja wtedy cię zabrałem do Czeskiej Republiki. Później. Dobra. Życzymy sobie, żeby Rafał Glapiński drużynę poprowadził do Ekstraklasy. Hydrotrak Radom. Słuchaj, mszę masz za 9 minut, ale pójdziesz wieczorem, nie, dobra? Nie, wieczorem. Kim Ransom, Filip Zegzuło, Jakub Zaleski, Patoka, Sowa, Jeszkę, Daniel Wal, Bartłomiej Pietras, Wall, to w Clippersach teraz będzie grał, ale to też można na niego mówić. Duże nazwisko, Jeszkę, naprawdę powiem, duży sukces.
Roberta, że umiał go ściągnąć tutaj do tego z powrotem, bo tam strzelał wtedy. Kiedyś tak, u Kamyka. Wicemistrzostwo Polski nawet zdobył. Zaleski chyba z Radomia jest, tego ale co pamiętam. Nie, niedoceniany skład. Jeden problem ten Witka ma. Młodzieżowiec. Zamiast młodzieżowy. Proponowałem mu Samolaka. Ale... Powinien brać Samolaka. Nie znał. Samolak. Sam jest, powiem ci, doświadczony prezes jeszcze. Ty, ale co tu, Bartłomiej Karolak to przecież będzie grał. Coś tu jakiś... Coś tam będzie ten. No, nie, czy nie jest młodzieżowcem. No młodzieżowcem nie jest, nie? Ale brakuje, musi być młodzieżowiec. A tak to skład, no ale doświadczony. Jest, Patoka. Ej, fajne transfery trener dokonał, Witka. I mówię, jak se ogarnie, bo ludzie nie doceniają, że ten młodzieżowiec musi być cały czas na parkiecie, dobrze mówię? Mhm, no dobrze i mówisz. Powiem ci szczerze, jak możesz przez niego grać i on może być kulą u nogi. Dlatego, no ale jak mówiliśmy, agenci się cieszą, no bo mogli, pamiętaj jak jeden trener powiedział, że okej, ja muszę za młodzieżowca tyle zapłacić, bo potrzebuję dobrego młodzieżowca i dobry młodzieżowiec w Radomiu by się przydał. Mam nadzieję, że jakiś spad z ekstraklasy może. No zobaczymy, spad z ekstraklasy może, albo jakieś wyciągnięcie z drugiej ligi jakiegoś talentu trzeba poszperać. Kogoś na przykład przejrzeć. Kolego, bym stał w rogu i będziesz tylko rzucał. Najgorzej Samolak właśnie nie pasuje, bo jest z Egzowa i Zaleski. Ale nie, nie możecie już tutaj tak promować jakiegoś zawodnika. Znaczy, to jest Samolak. Nie, bo tylko jego znamy, młodego. Prywata, no. Więcej nie znamy zawodników. A agenci nie robią prywaty. A ty, ale ja też możesz swoich sprzedać. Nie, to nie jest mój program, żebym ja sobie... Ale jesteś zaproszony, masz okazję. To jest panem Adamem. I dobrze powiedział Mateo Jeszka. No rozumiesz, to już na poziomie pierwszej ligi, to jest dobry ruch, nie? Taki... Ale sądzę, że tutaj w tym w Warszawie największym atutem jest trener. O, nie wiem, czy się ze mną zgadzacie, czy nie. W większości są wychowankowie Warszawy. Czekaj, bo ty już mówisz o Warszawie? Tak, Polonia Warszawa. Przyjechałeś. Tutaj jeszcze dodam, bo tu fajnie kibic nam. Karolak Bartek będzie asystentem trenera w pierwszej lidze, a zagra w drugoligowym Kolejarzu Basket Radom. To tylko do Radomia. Ekipa, nie wiem, czy to będzie aż taka ekipa w tym gronie do awansu. Myślisz? Ja bym dawał ich w gronie to wyżej, ale mówię o tym młodzieżowcu. O tym tam młodzieżowcu. Bo ten młodzieżowiec, on będzie naprawdę ważny, bo on musi 40 minut tam, wiesz co, kulać się w tą i z powrotem, nie? Czarne koszule, Polonia, Warszawa, skład chyba typowo warszawski taki, wiesz. No tak. Gospodarek, Kierlewicz, Dudkiewicz, Pełka, Cechniak, Linowski, Lisewski, Szefer, Anusewicz, czarny Szymański. Koń. Nie tylko czarne koszule, ale czarny koń. Black Horse, ale no, nie wiem, co chciałeś powiedzieć. No nie, wtedy i trener Kierlewicz, który już pokazał swój kunszt w Proszkowie. Ale dobrze, czarny koń do awansu? Nie, do playoffów. O nie, no nie, przesadzali do playoffów. No. Ale nie, poczekaj, ale, trochę ten, trzeba ale jakiś tak. Taki, kurde, obcokrajowiec, popatrzcie, jak jeden obcokrajowiec w dobrej takim trzonie polskim, jak może zrobić drużynę, która nagle może się bić o awans, tak, ale to totalnie awans. Znakomita analiza, bo ten zespół właśnie może sobie rozpocząć 3 miesiące grania we własnym i później dołożenie. Zobaczymy, czy to da 8, czy to, jak ja mówię, to jest zespół i trener Kierlewicz, bo mówimy o zespole i o trenerze Kierlewicz. On zna Cechniaka, wie jak go wykorzystać. Cechniak też chce sobie pograć w koszykówkę teraz, żeby o nim nie zapomnieli. Ma wokół siebie bardzo mądrych zawodników, jak Pełka Lisewski. Ma Pełkę... Michał Kierlewicz ale, to też jest... Ale nie, zaraz pójdę. I Pełka na przykład rzucający, Dudkiewicz rzucający i potem masz mądrych zawodników, jeżeli chodzi o Kierlewicz, Wieluński i Gospodarek. Dla mnie zespół niedoceniany i ja nie chcę mówić, że to jest Beniaminek i będzie po prostu grał o wysokie cele, ale tak jak Kamil powiedział, jeden dobry obcokrajowiec, jak będzie coś brakowało, i zobaczymy, bo to będzie wyrównana liga i trener Kierlewicz to jest wszyscy czekają, aż się pierwsza runda skończy i wtedy będą większość podpisze po pierwszej rundzie, no bo niech szkoda pieniędzy i nie wiadomo, co będzie potrzeba. I nie wiadomo, co będzie potrzeba i nie wiadomo, na które miejsce, bo pamiętaj, jedna kontuzja albo tak jak mówimy, problemy organizacyjne mogą niektóre kluby zabić, ale ten zespół naprawdę, że jest Beniaminkiem, ale ma naprawdę to jest, ja nie chcę mówić top 4, bo jest bardzo dużo chętnych na top 4, Ale to jest zespół dobry. Będziemy obserwować, kontynuacja, stabilizacja. Jeszcze przepraszam, nie wspomniałem o Adamie Linowskim, bo tak powiedziałem, Adam Lisewski, a chodziło mi o Linowskiego. Jeśli mówię w kole, tam na tej hali koło, na tak? Na kole. Tam też trudne miejsce do grania, nie? Twarde obręcze. Adam Lisewski, Linowski, Adam Lisewski. Ty miałeś wszystkie obręcze opanowane. Jedziemy dalej. Miasto Szkła Krosno.
Traczyk. Była bardzo bliskie sercu mojej mamy i moim, ponieważ moja mama z Krosna pochodzi. Dużo, dużo bym powiedział emocji i... I masz tam kilku zawodników. Jezus, ile tu ludzi. Dużo nie ma, ale jest ten. Są jakieś dobre emocje związane z tym. Tu jakiś skład w ogóle. Jak widzicie, możecie sobie czytać, już nie będę tego wszystkim czytał. Zacząłbym od Romana Prawicy, no bohater meczu przecież z Włocławka. To jest fajne, bo ty mówimy o Nowoczesnej i ty zawsze od razu taka anegdotka z historii. A pamiętasz to? Roman bohater? No jak, no bohater ale potem krzykacz, wiesz, załatwił temat. A, tylko Jacek potrafi. Santiago nie... No dobra. Tu ktoś... Nie, Santiago informacja. Santiago nie przeszedł badań medycznych, nie będzie go. Tak. Ale jest dalej. Można go wykreślić. Oczko jest. Oczkowicz, legenda, niczym goni Grzesia Mordzaka. Szkoda właśnie. Ten to powiem ci, to jest ten. Ten to się ustawił. Ale szkoda, że Santiago nie ma. Bo jakby był Santiago, jak to... Jak boli kolano, no to co? No to nie może ten. Ale transfery takie dla mnie bardzo ciekawe i dziwne, bo tak jak mówię... Pamiętasz, rok temu miałeś rozmowę z tym klubem. Tak. Maksymilian Zagórski i Michał Jankowski to są osoby, które będę obserwował. Bo tam wiadomo, że Oczkowicz to wiadomo, kolega z parkietu to poniżej jakiegoś poziomu nie zajdzie. Ale no, jestem ciekawy, czy Zagórski poza Kłodzkiem i Śląskiem Wrocław jest w stanie pokazać coś. Bo ja go zachęcałem, że poszedł gdzieś, gdzie będzie, bo on se ogarnia. To jest dla mnie, Zagórski to jest gorsza troszkę wersja, żeby nie obrazić Mroka. Z moich informacji, które posiadam, no. Szymański też ma jeszcze problemy z operowanym kolanem. Czyli będzie ciężko. Będzie ciężko, bo wiesz, jak się buduje zespół po kontuzjach zawodników i sądzi się, że tym się bym powiedział, a to nazwisko będzie grało, a potem się okazuje, że zawodnicy nie mogą uczestniczyć w przygotowaniach. Ale jak będzie zdrowy Mikołaj... Słuchaj, ja w tym trzeba jeszcze tutaj powiedzieć, że zespół był budowany przez Romka i przez Michała Barana. Barana, także no. Tam Baranina tam swoje dwa palce tłumaczał. No. Czemu dwa? Dwa. Najczęściej dwa się mieszczą. To chyba fake, kurde, taksi chyba już wjechało teraz. Tak. Klaws Dubuls, znasz takiego gościa? Przepraszam? No, przepraszam. Klaws, no, bo co krajowiec, Łotysz. Tak. I znasz, te tam twoje rejony są. No tak, ale jeszcze nie byłem w tym roku. Właśnie wybieram się dopiero do Jaka atmosfera była, kurde, te białe koszulki wtedy. Jak w Ekstraklasie grali, czy nawet awansery. Fajny, tam też jest klimat. Na Podkarpaciu sobie, koszykówka odżywa. Na Podkarpaciu wielkie tradycje drużyny Resowi Rzeszów. I nie wiem, czy wiesz, że w Rzeszowie też się koszykówka. No druga liga awans robili. Tam. Był, przecież my tutaj... Szpira? Też ten Michał Baron, ten sam się jak nazywa, ten z Krosna, ale ten, no co grał w Resowi, w Łańcucie. No to trzeba powiedzieć jasno, że na Podkarpaciu koszykówka się... Tak. Może się uda, że kiedyś jeszcze... Trener Szambelan poprowadzi jakąś ekipę w Ekstraklasie, to byłoby coś. Niemniej jednak Roman Prawica jest wychowankiem trenera Szambelana i może chciałbym, żeby Ekstraklasa wróciła do Rzeszowa albo do Krosna. To Radziu, były fajne derby z Łańcutem. Dokończ o Zagórskim. To twój pupilek przecież. Nie, że pupilek, tylko chciałem, żeby odszedł właśnie ze Śląska, czy to z Wrocławia, żeby udowodnił, że potrafi, on ma zmysł. I dla mnie to jest taka... Żona będzie nieszczęśliwa. Dla mnie to jest taka wersja Mroko. I takich zawodników bardzo mądrych, może fizycznie nie za szybkich, ani nie za skocznych, ale nie wszyscy skoczni i szybcy muszą grać w baskę. Dlatego Maksymilian, trzymam kciuki, żeby to był dobry sezon. Jedziemy dalej. MKKS Żak Koszalin. Też sporo roszad, zwłaszcza trenerzy. Rafał Knap dogadali się z trenerem Ignatowiczem polubownie, z tego co się dowiedziałem. Czy tu Jakub Dłoniak będzie asystentem? No to wiesz, przede wszystkim będzie asystentem, będzie grającym asystentem, bo to wiesz, gorąca ręka Kuby, to wiesz, jest znana. Wiesz, ale jakie tam emocje będą na trener, Kuba i trener Knap, jak tam zaczną, wiesz. A jak ten trener z Zielonej Góry zawsze nie mówił o nim? Dlaniak. Tak. Naprawdę duże wzmocnienie na ławce i tutaj przede wszystkim Mateusz Kaszowski. Dziecko Łańcuta. Mateusz Kaszowski, ale ja jeszcze... To jest dziecko Gdyni. Ja bym jeszcze Łabinowicz i Pisarczyk. Artur Łabinowicz z Charlotte.
Dla mnie na przykład ci zawodnicy, zobacz, i też jak patrzymy, gdzie Koszalin na przykład zrobił. Kaszowski pokazał w Pelplinie, że potrafi sobie na przykład to wszystko poogarniać. Ten Knap na przykład też ma swój jakiś styl. Jestem ciekawy, czy tak jak Mroko mówił o tym Sandersie, że to jest kolega kolegi, nie? Czy on po prostu, bo to był pierwszy obcokrajowiec. Z Łabinowiczem razem jakoś tam w pakiecie tak, przyjechali. Tak, że przyjechali. Zobaczymy, czy ten pakiet na przykład będzie dobry. Bo to, tak jak mówię, dużo tych zespołów do utrzymania. Pamiętajmy, że do playoffów to każdy se marzy, nie? Tak, oczywiście. Tam każdy jest, se marzy. Problemem jest tylko prezes, rozumiesz? Jak prezes Schumacher tam czegoś nie spierdoli, to będzie dobrze. Do tego chciałem zmierzać, że ta sytuacja z tym z trenerem Ignatowiczem w poprzednim sezonie, która była dziwna dla kibiców, mam nadzieję, że się to uspokoiło, ale przecież ty z tym prezesem bardzo dobrze żyłeś kiedyś, z tego co ja wiem. Kiedyś. Że to byliście takimi... Co się stało? Co się miało stać? Poróżniliście się? Nie. Nie, pan prezes po prostu nie zna się na koszykówce kompletnie. Na sporcie może coś tam wie. Był, wiesz, był kiedyś naprawdę bardzo poczciwy. Trochę mu walnęła woda sodowa do głowy. Ja jestem wredny. I naprawdę, dziękuję można ci. Powiedzieć tylko tyle, że do momentu, kiedy tam przede wszystkim jeszcze... Jaki zadowolony wrócisz dzisiaj. Trzymał na pulsie Marcin Kozak, no to wszystko było się ten... No trzeba przypomnieć sobie, no... Klub się nazywał kiedyś AZS Koszalin. Z wielkimi tradycjami klub, z którego wyszli wspaniali olimpijczycy i zawodnicy jak Dariusz Zelik. I nagle zostało to wszystko zakopane, bo ktoś miał coś tam, coś zrobił. No, zawsze przy tej koszykówce w Koszalinie był... No ty swoje powiedziałeś, no teraz daj mi powiedzieć. Zawsze sobie sama nazwa Koszalin to jest kosz. Tradycje były wielkie. Koszykówka zawsze była w tym mieście. Brakuje mi przede wszystkim tego, żeby był spokój i dobra atmosfera. Czego jednak pan prezes Szumski nie potrafi do końca zapewnić. Wszystko raczej na farmazonie, na telefonach, a nie na normalnym trenowaniu. Także życzę panu trenerowi Knapowi spokoju i tego, żeby nie musiał się martwić o złe nastroje pana prezesa Schumachera. Ja się tak zaśmiałem, dlatego że jak ktoś mi powie, zarzuci, że ja z żółcią jadę, no to zawsze ten odcinek dam, żeby zobaczyli Mateusza, bo dużo osób poobrażałeś. Tobie się rozlewa na 10 odcinków, a ja mam tylko jeden raz na półtora roku. Bardzo celna uwaga, masz rację, musisz to skondensować. Jedziemy dalej. Jesteś tutaj zatrudniony, a ja tu jestem gościem. Ja jestem też tym gościem. Co do Harisa, Haris podejmie decyzję niedługo, ma propozycję z kilku klubów. Także... W każdym razie jeszcze wracając do tego składu, Artur Łabinowicz, który miał być zawodnikiem kiedyś Śląska Wrocław, ale coś był. Się... Podpisał kontrakt, był. Ale klub nie podpisał. Aha, okej. Ale trenował z nimi. No tak, no nawet grał w meczach. No właśnie. Czy coś jeszcze do... No nie, to jest Paweł Turkiewicz. Trener Turkiewicz, widzimy. Skład jest w trakcie budowy, mówi się nawet ostatnio na Twitterze Szymon Szewczyk. Samolak na jedynce, z tego co wiem, na dwójce ma być Mikołaj Styczeń. Fajny chłopak z drugiej ligi, będą uzupełniali. A właśnie, jeszcze chciałem do Koszalina dodać. Kaszowski, super zawodnik, jeśli chodzi o przepis, ten U23. Super transfer. To jest jeden z lepszych. Super transfer. Bo to, co Mroko mówił najfajniej, połączyć przepis o Polaku o graniu przez 30 minut. Czyli chcesz tych najlepszych pięciu tak. Polaków i wtedy masz sprawę załatwioną. To wychowane, które na Mitrowicza. Czemu zniknęło, panie Adamie? Turów zniknął, no bo nie ma nikogo. Oficjalnie nic się nie dzieje, ale mówi się o Krzysztof Jakubczyk. Może dwa słowa jeszcze o trenerze Turkiewiczu, który jest wyjadaczem pierwszoligowym, który z ty robisz, klubem z Turowa grał przecież nawet w finale PLK. Okej. Chyba nie za bardzo chcecie o tym rozmawiać. Nie chcemy, tylko nie wiem, czemu mnie to rozproszyło mnie to, że to zniknęło. To może teraz jeszcze coś. Ale jeżeli chodzi o stycznia... Poczekaj, bo... Jeżeli chodzi o stycznia, to ja mówię, nie, że ja jestem bardzo zadowolony na przykład, że kluby z wyżej chcą na przykład zawodników drugoligowych, bo styczeń bardzo dobrze zagrał w Oleśnicy w drugiej lidze i uważam, że konsekwencją dobrej gry w drugiej lidze powinna być szansa w pierwszej. Jak to jest prawda, co ty mówisz, to super. Jakubczyk, Andrzejewski, tak. Jędrzejewski, przepraszam. Tak, Jędrzejewski. Prefer jest pod koszem. Tak. Kto jeszcze, Mateusz? Nie wiem, już dawno nie rozmawiałem z Turkiewiczem. Nie wiem.
Ale zapomniał mój numer telefonu. Mamy na przykład Jakubczyka. To wiadomo, że poniżej jakiegoś poziomu... Grozi do temu, że będą więcej na A4 niż na treningach. No. Dojeżdżanie jest dla niektórych klubów jedyną opcją zbudowania jakiegoś tam zespołu. Ja bardziej myślę w kontekście, mówiliśmy wcześniej o dojeżdżaniu, łączeniu tego, o co klub walczy. To tak trzeba by to mocno przemyśleć. O przetrwanie. O jakie są cele. Zobaczymy, co oficjalnie Zgorzelec ogłosi. Jeżeli to jest prawda, będzie to kolejna ekipa, która będzie strasznie mocna, że wyrównana będzie. Fajnie, że będzie miał pięciu zawodników, którzy naprawdę dobrze umieją grać w basket. A czasami kluby zapominają, żeby grać w basket potrzebujesz pięciu, nie trzeba mieć mało 12. Tego, tam jeszcze jakby, kurde, Kelati przecież tam jest, Jackson, jakby chcieli pograć. Proszę cię, wiesz o tym, naprawili że... No wiem. Spotkałem teraz Kelatiego w Las Vegas na Summer League. No to on, nie sądzę, żeby on nawet chciał przyjść na trening, bo tam już na pewno tam już ponad Tomek, 20 sorry, kilogramów. Ale ja? Tomek ktoś tam jakby, kurde, chłopie jakby się ale przygotował. Sądzę, że to nie, czasu trwało. Sądzę, ale po co ma się dojeżdżać, po co mają... Dla zdrowia, bo lubi sobie pobiegać. Ale pobiegać może, wiesz, po mieście, ale nie po tym. Nie po Görlitz. Wiesz, że Turka te treningi nigdy nie były lekkie, a to jest zbyt duża indywidualność, ma za poważną pracę teraz, żeby ryzykować, to jeszcze bym powiedział jakieś dodatkowe urazy. Także i tam jest chyba przymierzany ten zawodnik wysoki z tego, właśnie który ma żonę z tego spod Zgorzelca. Ten Waldo, brat Waldo. Tak, Waldo. No, to jak on będzie, to powiem ci, będzie już 50% drużyny. Dlatego mówię, że ten Turkiewicz pójdzie w jakość, czy... Za granicą podpisał. To szkoda, żałujmy. Kto? Czad wszystko wie, niesamowite. Trener pójdzie w jakość, dlatego to będzie groźny przeciwnik. Na pewno będzie to lepszy sezon niż ostatni. Jedziemy mój sobie. Mój faworyt do awansu. Dalej Kotwica, Kołobrzeg. Dzierżak, Śmigielski, Pieloch, Kurpisz, Długosz. Śmigło. Kowalenko, Marchlewski, Patryk, Półkotycki, Łukasz, Klawa, Remon, Nelson, Sławomir, Nowak asystentem. To jest twój taki faworyt do awansu? Tak, niemiecki trener Frank. Ralf Frank. Myślę, że z dużą tą wiedzą, z dużym... Wie dlaczego przegrał w tym roku. Ale przede wszystkim jest doświadczony. Dlaczego? Ma swój skład, wokół którego się to wszystko kręci. Jest Wicia Kowalenko, jest Pieloch. Myślę, że tutaj są wyjadacze. Oni... Jak coś się nie stanie, bym powiedział, z kontuzjami. To... Jak oni się wkurzyli, pamiętam, bo mi Witek Kowalenko wysyłał, też trochę porobiłem z nim różnych fajnych i niefajnych rzeczy. Jak oni byli wkurzeni, że ja WKK wyżej sobie ceniłem w playoffach wtedy niż ten, że WKK 3-2 wygra z Kotwicą. A to nie? Strasznie. To ja to zawolało strasznie, ale było blisko, było wiesz, 3-2. Brakowało doświadczenia, a tutaj Rafał jednak, wiesz, wieloletnie. Jego praca jako asystenta w PLK plus lata gry w PLK spowodowały jednak, że jego się nie oszuka, on zna swoją wartość, umie z zawodnikami rozmawiać. Ma taki, bym powiedział, grecki charakter trochę, no Hama też kawał. Co to znaczy grecki charakter? Taki potrafi, bym powiedział. Jednak Grecy to Hamy są? Tak? Nie, dobrze zbudowali. Na boisku? To przede wszystkim, że ma dobrą technologię. Jest wiedzę, dużą wiedzę. Niemieckie nazwisko, w Kołobrzegu dużo Niemców. Co, mało zawsze po sezonie. Cały czas oni tam mieszkają przecież. Ej, mało brakowało w tym roku. Bardzo fajnie grali. Te mecze oglądałem półfinałowe, się z przyjemnością to śledziło. Zawodnicy są doświadczeni i to, co tutaj Mateo mówi, no, jest Pieloch, jeden z moich ulubionych, jest Śmigielski, co ogarnia, jest Kurpisz, który niektóre spotkania grał bardzo, jest jeszcze Witali. Mikołaj jest rzeczywiście utalentowany. Dlatego jak nie będzie kontuzji, troszkę mi jednak na play-offy brakuje jednego nazwiska. Nie, żeby... to jeszcze brakuje, myślę, brakuje. Tego, jeszcze kogoś brakuje tu w tym składzie. Nie, jest Łukasz Walkowiak, przepraszam bardzo. Ale mi brakuje, żeby... Bo ty zapytałeś, czego potrzeba, nie? Czasami potrzeba właśnie troszkę młodości, takiego młodości. Rafał jest młody, Rafał, rozumiesz, włączy te swoje aplikacje, on tam wszystko będzie wiedział, co ma ten... Wiecie, tutaj widzimy Filipa Małgorzeczka w Starogardzie, a ja na przykład bym go widział właśnie... Już przeszliśmy do Starogardu. Nie, ale tak, on przesunął, tylko ja bym go widział właśnie... A Kikowski jakby wrócił do Kołobrzegu? Była taka opcja gdzieś w środowisku? Nic nie słyszałem.
Kiko wie, co robi. Co, trener jak mówił Machowski, to mówił, że jakby to była jedyna jego opcja. Tak to tylko pierwszoligowe zespoły, bo on też nie chciał się jakoś ruszać. Zobacz, ja mówię Filipa Małgorzecie, jakbym dał... Game changer to był. Do zespołu na przykład. Ale pamiętaj, że Filip Stryjewski wypadł im, bo ma kontuzję, którą złapał na 3x3, także... Wiem, tylko mi chodzi o to, że Kotwicy brakuje mi jeszcze, żebym ich takich faworytem dał, takim stuprocentowym, to brakuje mi właśnie jednego zawodnika, który zmieni. A, no to będzie obcokrajowiec pewnie. Dobra, ale tutaj rozmawiam teraz o Starogardzie, SKS-ie, rozumiesz? Dobrze, to dobra, jedziemy Kołobrzeg, to kolejny awans, kandydat do awansu z SKS Starogard Gdański. Żartujesz tak wysoko? Przede wszystkim trener Kamil Sadowski. Nie, to nie, awansu. Powiedziałem o Kołobrzegu. O Kołobrzegu, rozumiem. Kamil Sadowski budował skład sam, wybierał sam zawodników. Zrobił dużą różnicę w tamtym roku, jak przyszedł do Opola. Dobrą pracę zrobił, atmosferę polepszył. Także sądzę, że jest miejscowym trenerem z Trójmiasta. No ale kontuzja, powiedziałeś, że... Ale Kamil miał kontuzję. Nie, ale Filip Stryjewski kontuzję, tak? No a to Filip Małgorzeczek spokojnie go zastąpi. No co, będzie mniej, może miał własnych rzutów, ale... Ale tam wiesz, w tej hali, jak tam kibic jeszcze przyjdzie... Tam, ja krzyżacki będę cię... kibic jest, to prawda. Ja będę... No. Piotrka Lisa z ciekawością obserwował. Oczywiście. To jest super, super zawodnik no do obserwacji. A ja będę trzymał kciuki za Motyla, który był totalnie zakopany przez Ślimaka i przez asystenta. Dlaczego? No co mówię jak jest. No przecież u Magro potrafił 10-15 minut grać, a niestety w MKS-ie był totalnie zakopany. Chłopak, który rozumiesz, 200% serca daje za siebie na treningach, jest kompletnie niezauważany przez cały sezon. Tylko tego, dlatego, tego że na pewno nikt mu nie odmówi, że rzeczywiście no to ciężko pracuje na pewno. Takich zawodników trzeba doceniać i dawać im grać, a nie mamy 2022. Ale nie rzuca za 3 punkty, dlatego myślę, że w rotacji trenerów z Dąbrowy nie znalazł. A czy mógłbyś zdania. Takim Gobertem radził w Starogardzie Gdańskim, czy tego trener będzie Sadowski oczekiwał? Umie wolne rzucać? Ale myślę, że Kamil wie, po co wziął go i do czego on jest. A powiedz mi, a ty umiałeś? Też nie umiałeś, a grałeś. Dlatego nie umiałem grać w kosza. Ale dlaczego? Bo ty zawsze szukajesz sobie do tego jakiegoś tego, jeszcze dodatkowej motywacji, że ty nie musisz rzucać się za trzy, dobrze, nie musisz rzucać osobisty. Dobrze, ale można pewne inne rzeczy robić, ja się to zgodzę. Trzymamy tylko... kciuki za Kamila. A jest z Włocławka. No co z tego, że jest z Włocławka? Bo mówiłeś chyba, że jest no, że to, rodowity. Jest, no, ale nie powiedziałem, że jest rodowity. Powiedziałem, że jest trenerem trójmiejskim. To, że jest z Włocławka, to jest duża nominacja, bo przede wszystkim wie, co to są emocje i jak się zespół buduje. No nie każdy jest idealny, no wiesz co. Ale to, co wspomnieliśmy, to jest kolejny zespół. To jest to jest kolejny zespół, gdzie jest ciekawe kilka nazwisk i naprawdę ten ścisk jest ogromny. Będą decydować małe rzeczy, czy na przykład dany zawodnik wróci po kontuzji, kiedy wróci, czy a będzie chory. A jak ty oceniasz transfer Wojtka Czerlonko, który uważam jest dużo, bardzo talentowanym zawodnikiem jako shooting guard. Przypominam ci, jego mama była wspaniałą koszykarką. Ale mówisz utalentowany na poziom pierwszej ligi, czy utalentowany na... Utalentowany. Nabrałeś wody w usta. Siedem nie. osób zostało i opowiesz, kim jest Zbigniew Domaracki, a prawie 500 osób nas ogląda. Myślisz, że a ty już nam przemiałeś. Starogard coś może, nie wiem, większego osiągnąć z tym składem. Playoff na bank, jak nie czwórka. Sadzik w tamtym roku wziął Opole, rozumiesz? Ale ty, miał słabych zawodników. Przepraszam bardzo, a co Fragles jakich miał? Takich samych nie umiał się z nim dogadać. Dobra, tak? Nie umiał się dogadać, ale nadal byli słabi. Radziu, weź pod uwagę to, że przychodzi. Luzisz. Jeśli on chciał być sam gwiazdą zespołu, rozumiesz, nie potrafił zbudować. Ale to byli słabi zawodnicy? Powiedz mi, że w Opolu byli słabsi zawodnicy niż teraz ma. To powiedz, że to są lepsi zawodnicy niż to było w Opolu. Przede wszystkim buduje się atmosfera. Rutkowski, ja cię pierniczę, rozumiesz? Jodłowski. Ja cię kręcę. Przepraszam, byłeś na rozmowach? Mogłeś brać. Nie, tylko ty mi teraz chwalisz zespół. Byłeś czy nie byłeś? Byłem. No. Ty mi chwalisz zespół Starogardu, a ja i mówisz, że on miał słaby zespół w Opolu, przyszedł ten Sadowski, dotknął tego. Tam byli dobrzy zawodnicy. No ja cię kręcę, ale dobrze. Może... Kaczmarzyk był, i to jest ale jeden z lepszych zawodników. Jak mi ty pokażesz, powiedz mi, kto tu lepiej rzuca od Kaczmarzyka? No dobrze. Bo no Małgorzaciakiem w konkursie tylko mogli. Dobra, ale... Nie, ale proszę cię, ty cały czas się dopatrujesz czego. Zrobił
dobrą robotę. Ale zrobił dobrą robotę, ale nie miał, słabych zawodników. To znaczy co, tamten zrobił słabą robotę, a miał dobrych zawodników? Kto? Nie, my nie doprecyzowujemy pracy trenera, tylko mówi, porównujemy składy. Składy tylko. Teraz. Składy z składami. Ale że będzie miał tego, chyba ciężej powtórzyć wynik. Ty mi mówisz, że czwarte miejsce ten zespół, chcesz mi powiedzieć, że trener Kurtinati z Wrocławia miał słaby zespół, jak wtedy był z wami? Też zaczęliście wygrywać, nie pamiętasz? Nie miał, jak dobry skład miał. Miał bardzo dobry skład, miał wspaniały zawodnik. Dobrze, ale ty mi twierdzisz, że oni zajmą czwarte miejsce, ja tylko do tego. Wiesz dobrze, że najczęściej polega to na tym, żeby zbudować atmosferę też. Dobrze, a nie tylko mieć dobrych zawodników. Ale wiem. I trener Sadowski to potrafi, tylko nie mów mi, że w Opolu miał słabych zawodników albo miał słabszych niż to, co teraz tutaj jest. Dobra, kończąc. Staroral Gdański, oprócz tego, że sportowo, pozasportowo, tam porusza się w standardach ekstraklasowych, jak dba o klub i relacje z klubami. Trzeba wziąć pod uwagę przede wszystkim, że bo wiele będzie znaczyło od kibiców. Jak tam kibice wjadą, rozumiesz, i zaczną besztać i zachowywać się jak to ten Działkowicz z Kłodzka mówi, że są źle wychowani, no to... Działkowicz. Ale kto jest Działkowicz? Ja chcę, żeby on książkę napisał. On obraża ludzi w każdym zdaniu, rozumiesz? W drugim, co drugim. Kto to jest Działkowicz z Kłodzka? Ich ludzi, nie śledzisz internetu. Ja nie wiem. Ej, on śledzi internet cały czas, ale ja znam tę historię, to co on opowiada, to znam historię, ale ja nie mogę ich opowiadać, bo ja znam zasłyszenia. Działkowicz z Kłodzka, no. Kto jest Działkowiczem z Kłodzka? Cisnął przecież tam ten... No nieważne. Dobra, nieważne. Słuchajcie. On powinien książkę napisać. Na pewno. Mateusz, jeszcze został nam Śląsk Wrocław, 250 lajków. No co? Ale ludzi! Czekaj, stop. Bożena jest. Zbigniew Domaracki, Ostoja. To ty, czy to nie ty? Nie, powiedz sam, teraz przy wszystkich. Ale sam sobie powiedz. Jeśli ktoś mi udowodni, że to jestem ja, proponuję taki challenge, że ja mu wtedy wypłacam 5 koła dolarów. Jeśli ktoś mi udowodni. O kurde, słyszeliście? 5000 dolarów, Mateusz. Jeśli ktokolwiek mi potwierdzi, to, że to ja jestem ja, bo może ja czegoś nie wiem, to... W nocy lunatykujesz i piszesz. Ale a jak dodasz, na przykład, a jeżeli ktoś udowodni, że kto jest ktoś inny, to są wszystko, to dopłacimy jeszcze to od siebie. Strefa Hanasa, kapcia dopłaci jeszcze. To są wszystko pomówienia, które pochodzą od gumy arabskiej, nic więcej. No. U, to ostro idziesz. Tarek szału dostanie. A niech dostanie, słuchaj, tylko żeby wiesz, żeby towaru nie brał do nocha, no i będzie dobrze. No. Tarek, no będziesz na pewno na to odpowiesz. Ja cię też zapraszam, bo to będzie ciekawa rozmowa. Czyli macie challenge, jak ktoś... Czy ktoś ma na to dowody, na to, że to jestem ja? No jak będzie miał, to 5 koła dostanie. Rozmawialiśmy o tym. Wiem, ja wielokrotnie. Ale ja wolę zapytać, bo ludzie Kamil. O tym piszą. Piszą. Dobrze, a koledzy też piszą do mnie. Pytają, nie miałem. Nie miałem. Ale pytają, tak samo mnie pytają teraz. Nic, nie będę się, słuchaj, tutaj tłumaczył z tego, że nie jestem garbaty. No. Dobra. Nie jesteś domerackim. Wszyscy wiedzą, mogą to udowodnić. Ale wiesz, jest takich paru, rozumiesz, harcerzy, rozumiesz, jak ten pan redaktor z tego, z telewizji, którzy tu przychodzą i takie ten. Ja bym prędzej podejrzewał, rozumiesz, o to jego, że bo on dokładnie wie, jakie są ruchy kadrowe, dokładnie zna wszystkie statystyki i transfery. To jest dobrze, gość poinformowany. To jest tak, gość, ja bym powiedział, przez ostatnie 2 lata nie śledziłem tego, co się dzieje w klubach. Jeśli tak jest, ktoś mi to udowodni, 5 koła czeka na niego. Ktoś napisał, nie ma dowodu, że austriacki akwarelista wiedział o Holokauście. Dobra, jedziemy dalej. Śląsk Wrocław. Co, zgasło. Ej, słuchajcie, jeszcze nie skończyliśmy, ale naprawdę świetny odcinek jest. Kibice są bardzo zadowoleni. Łukasz Śląsk Wrocław, Bożenko, Jadaś, Leńczuk, Góreńczyk. Nazwiska są. Soroku, Jezus, ale, ile... Nie czytam. Widzisz, nie przeczytaj czytam. Wszystkich. Nie czytam. Cię, to ja trener Strzępek, Gregowicz, ty czytaj. Soroka, Piśla, Soroko. Czempiel, Chlebowicki, Simbiga. Chlebowicki, pamiętasz, jak Jamiołkowski, Mindowicz, Wojciechowski, Adamczak, Kociszewski, Głodek, Korman i Bereszyński. A ten Korman cały to... Bereszyński na pewno? To są aktualne? A co, że czemu nie? A gdzieś odchodzi? No, dobrze. Je. No ale teraz trener Maciejewski kluczem, żeby dobrą atmosferę zrobił. Ja młodych będę obserwował. Moim ulubieńcem jest Kuba Piśla. I Olek Leńczuk. I chciałbym po kontuzji u nas trenował w Siechnicach Mateusz Czempiel. Chciałbym, żeby no oczywiście. Ja sobie uważam, że dużo zależy od formy Bożeny. Jak Bożena dobrze nogą zakręci i powiem ci, piłka mu się będzie lepiej od ręki, to potrafi sam mecze wygrywać. Co do Sebastiana Bożenka? Ja jestem...
jest w Śląsku, ale chyba celowo w inne kluby. Chciał się też gdzieś tam rozwijać bardziej, bo nadal będzie wśród młodzieży. Ma dobry charakter taki, że... Ja wiem, że to jest dobry chłopak, ale jednak powinien się rozwijać, gdzieś pójść dalej. Uważam tak jak Kamil, że jak za... Ale ma dziewczynę, wiesz jaką ma dziewczynę? Wiem, znam. No. Dobrze, nie chodzi... Skąd znasz? Matkę też znam. Dobrze znasz? Dobrze. Okay. No, mów. Mi chodzi o to, że Sebastian powinien iść już do swojego klubu i na swoje nazwisko popracować, a tutaj będzie właśnie, tak jak mówisz, że trzeba będzie ogrywać młodych, bo to będzie najważniejsze. On będzie taki, że jest fajnym chłopakiem, zawsze zapcha dziurę, wygra jeden, dwa spotkania, później na przykład, a ja bym chciał, żeby wszedł na odpowiedni poziom, bo ja uważam, że Sebastian jest w stanie, moim zdaniem, jeżeli chodzi o umiejętności, ze spokojem robić 18 punktów, ale ze spokojem średnio, jest w stanie, ale przez to, że nie dostaje minut. Daję ci przed, rok temu dzielił minuty z Gordonem. Jak Gordon schodził z Ekstraklasy, teraz jestem ciekawy, czy tam... Jak razem grali, to przegrywali, no. A jak grał na przykład jeden... Ale wiesz, nie wiem, czy na przykład... Nie patrzę w kontrakt, ale no każdy chce się rozwijać, chce więcej zarabiać. Czy kolejny sezon z młodzieżą to jest to... Ale poczekaj, byśmy... Ale po to jest Śląsk. Ale dziewczyna cię kocha, to pojedzie, albo się lepiej... Aha. Się spotkać. Po co ma jeździć? Może Sylwia nie pozwala. Ale lepiej się spotkać raz na miesiąc, wtedy są, wiesz, nie cały emocje, czas... Emocje, nie? A ty to naprawdę dużo wyjeżdżałeś, wiesz? Ale jak małżonka przyjeżdżała, wiesz, do Tczewa z Wrocławia, jak studiowałeś, jak przywitania były, pożegnania, pioruny. Nie ma co ten, młodzi są, niech się rozstaną na dwa tygodnie. Tak, wiesz, tak się łatwo mówi, to wiesz. A nie będą się głaskać za... Słuchaj, to nie jest wątek na ten. Śląsk Wrocław... Dużo zawodników, a ja właśnie tutaj będę obserwował przede wszystkim syna Michała. Oskara. Oczywiście. I to jest dla mnie, bym powiedział, duże wzmocnienie, bo on tu jest jeden z większych talentów na Łotwie. I cieszę się bardzo, że będę częściej widywał Michała Chlebowickiego we Wrocławiu. A ja z kolei będę, tak jak powiedziałem, o Piśli, ale jeszcze chciałbym o Siembidze powiedzieć, dlatego że to jest zawodnik z Wrocławia i ja bym chciał, żeby więcej we Wrocławiu, w drugoligowym Śląsku, oczywiście, w pierwszoligowym Śląsku grali wrocławianie. Drugi zespół, jako drugi zespół. Super. Chciałbym, żeby grali Siembida. A nie przechwyty z regionów. A nie przechwyty na przykład. Ale wiesz dobrze, że tu jest taka szkoła, że tu się nie ten nie wiem, tylko się kupuje. Nie wiem, a ja tylko wyraziłem swoją opinię. Czy tutaj widzisz na przykład Jaworskiego, który był na U17 na Mistrzostwach Świata. Czy ty widzisz w składzie? Nie. Tu wychowanka się niestety nie szanuje. W tym klubie bym powiedział, lepiej jest kupić niż własnego zawodnika promować. I to bym powiedział nie pierwszy raz, bo dobrze wiesz, że tych, którzy odeszli ze Śląska Wrocław, więcej i lepiej kreują w innych klubach. Bo trzeba przyznać, że Marchewa grał na przykład w Śląsku II Wrocław. Tak, tylko chodzi o to, że grał i odszedł, tak samo Gordon, też odeszli młodzi zawodnicy. Jest tak, że jak wracają wychowankowie, to nawet w klubie nie wiedzą, że to jest wychowankowie są. A propos tych dwóch palców, bo mi się przypomniała anegdota, znaczy przypomniał jeden z kibiców, to napisał, jak mawiał pan Myrda. NDN, jak to Zdzisek Myrda mówił, jak się włoży dwa palce, to jeden będzie mniej, drugi będzie więcej. Nie, taka anegdota tutaj jest z czatu. W każdym razie poznałem osobiście Zdzicha Myrdę, którego pamiętam jeszcze, jak chodziłem na mecze z rodzicami na Mieszczańską. Był to wielkiej klasy reprezentant Polski, który nie miał kompletnie żadnych kompleksów i był królem deski. Nie królem deski, rozumiesz, w toalecie, tylko królem deski na parkiecie. Potrafił dać bez problemu w każdym meczu po 5-6 bloków. Jak to Chudy mówi, rozumiesz, miał tak długie palce, że wszystkiego sięgał. Może chodzi o te palce właśnie. Jeszcze jedna rzecz, jeżeli chodzi o Śląsk Wrocław. Pamiętajmy, że na parkiecie jest 5, nie ilość gra, tylko jakość. Zauważyliśmy, że w każdym zespole to jakościowo 5 zawodników każdy zespół ma. Wiadomo, Śląsk nie ma problemu z młodzieżowcem, nie? No na pewno, to już jest pewny trener Grygowicz, ma współpracować z pierwszą drużyną i pewnie... Zobaczymy, jak ta współpraca będzie. Będzie wyglądała. Ale wolałby pewnie współpracować z trenerem z Zielonej Góry niż tutaj z Andrzejem, no ale... Tych wątków nie znam. Chcesz rozwinąć zakochani w sobie. Jest zespół nasz, jest tutaj... Wygry, AZS. Dlaczego od razu od Michała, że nie bądź taki ten... Robert Skibniewski z naszym kolegą. Nie pamiętasz, jaką asystę ci dał z Bonn? Mi też dał niejedną. To fajny kolega. W każdym razie od tego zacznijmy. Od Roberta, a nie tutaj od Michała Jodłowskiego. Tutaj jest trener szary zawodnik. Robert Skibniewski dostaje szansę i to jest, ja jak z Robertem rozmawiałem, to on chyba też daje sobie sprawę, że
to jest taki ważny dla niego sezon bardzo, żeby nie chodzi trzymamy, o jakiś wielki sukces, ale żeby... Trzymamy razem kciuki, tak? Trzymamy kciuki, Kamil? No trzymamy, bo to kumpel, wiadomo. Hubert Pabian, Kaczmarzyk, no to jest jakiś... Adaś, twój. Z dwoma gośćmi grałem. Jak on to, no, jak to ta. Skiba połączy? Jak tylko z dwoma. Kto będzie kreował? Kroczak i Kobal, Kobel, Skiba, Kowalczyk, Ratajczak. Z iloma grałeś? Kaczmarzyk, Pabian, Kobel, ale ja mówię o tych wysokich... No i Skiba, czterema. I z moim synem też grałeś sobie. Tylko tam trener nie dawał grać do tego. Nie wiem, co to był za trener. Poczekaj, skąd ten trener był taki? Był? Radosław. Ale wiesz, no młody. Młody się uczył koszykówki, żeby tam nie spóźnić się, wiesz. Tylko to było przed tym. Przyjść na trening. Przed pandemią już się pozmieniało. Kota musiał leczyć, nie pamiętasz? Też masz kota, no. Tak, musiał. Ale wychowywaliśmy go. Wychowaliśmy go na fajnego mężczyznę. Dla mnie tutaj jest dużym wzmocnieniem przede wszystkim. Michał Kroczak? I Pabian. Oczywiście Pabian. I wierzę, że ten zespół będzie walczył tak jak w tym roku i w pewnym momencie po dodatkowym wzmocnieniu będą walczyli o coś więcej niż tylko... No bo tam jest miejsce dla obcokrajowca, ale mówi się tak, przynajmniej jak słyszę, że no potencjał jakby finansowy może być tam ogromny w tym regionie. I czy to jest, bo mają halę, mają wszystko, to jest ekipa, która wiesz, docelowo w ekstraklasie może... Przede wszystkim to jest, jak widzicie, to jest ekipa akademicka. To jest jeden duży wariant, ich atut. To, że nie ma tam takiego typowego zarządzania, jak w klubie, że coś nie idzie, to od razu zmieniamy. Tutaj przede wszystkim zawodnicy są studentami. To zwłaszcza Pabian, kurde. Dlaczego? Może doktorat skończy, no. Tak na pewno. Ja powiem tak, zgadzam się z Mateo, jeżeli chodzi o Kroczaka. Dużo sobie oczekuję dużo od Kroczaka. Tylko wiecie, jaki jest minus? Minus, są plusy ujemne i dodatki. Tak, ale wiesz, chodzi o zdrowie. Zdrowie Kaczmarzyka i zdrowie Pabiana. To są dwie najważniejsze rzeczy. Ale to jak się będzie... Trzeba będzie wykreować pozycję. Dokładnie. Ci wszyscy będą musieli... I plus trener. Grałeś z Kubą Koblem i tak. Dobrze wiesz, że potrafi podać. Ja wiem. Tak. Adaj Skiba, tak samo rozumiesz, jest zawodnikiem podającym. No i Marcin Kowalczyk, pamiętamy, że te transfery są Roberta, ja zawsze powtarzam, że jest trener, były zawodnik, trener, który się uczył na uniwersytecie, albo na AWF-ie. I to widać, że... A niektórzy Mikołaja Ratajczaka, który jest też po kontuzji. A niektórzy razem to łączą. I ja uważam, że to jest zespół właśnie, który stworzył Mikołaj fajny Roberta. Mikołaj da dobrą Robert. Energię, kiedy tylko będzie w stanie, to będzie dawał energię. Spoko, nie ma problemu, że mi przerywasz cały czas, nie? Ale przecież ty się tak... już kończymy, jeszcze zostało nam... Ale powiem ci, jeszcze raz przepraszam Roka. Naprawdę. Ja po tym programie się zmienię. I Michał Jadłowski. Michał Jadłowski, ja uważam, że Michał z Hubertem, to co ja sobie marzyłem w Leśnie, to moim zdaniem będą ze sobą razem dobrze współpracować, bo Hubert potrafi podać. Robert go fajnie go ustawi. Jeden na jeden też oczekuję od Michała, że będzie właśnie kreował grę dla Kaczmarzyka i Pabiana. Szybki atak, wiadomo, będą po prostu biegali. Fajny zespół, to co Mateo też powiedział, czy ty powiedziałeś o tym jednym wzmocnieniu, bo to jedno wzmocnienie dla niektórych klubów, to co powiedzieliśmy o Polonii, o Dzika chyba i o Polonii, że to jedno wzmocnienie może spowodować, jesteś na 8 miejscu, a potem możesz w playoffach z tym jednym wzmocnieniem zagrać i wygrać serię. Lub możesz się też dolić. No. Dokładnie. Rozmawiałem z Robertem przed tym odcinkiem, mówi, że oczywiście klub profesjonalnie wszystko mają zapewnione, ale też powiedział, ciekawe jest, bo chce wprowadzić standardy ekstraklasowe w pierwszej lidze w jakimś tam stopniu i jak to właśnie chłopaki zareagują. Na pewno Hubert z tego tytułu będzie bardzo zadowolony. Bardzo. Pamiętasz, jak rozmawialiśmy, on lubi, musi być profi, od A do Z. Denerwował go półtorej godziny treningu. Dlatego cierpiał w Wałbrzychu strasznie. Tak. Ale chodzi o tego kierowcę? Nie, no, mówimy tak, chodzi o różne rzeczy, które Huberta denerwują i ma rację Hubert, bo on obserwuje i ma rację, że pierwsza liga powinna się zmieniać na dobre, czyli lepsza jakość treningu. Dlatego uważam, że dużym wyzwaniem dla tych klubów jest to, jak oni będą szukali obcokrajowców. I to będzie znaczyło, czy klub dobry ma dobre podejście i dobry kierunek na szukanie obcokrajowca, czy po prostu będzie brało jak leci. I to będzie świadczyło o tym, czy ktoś ma knowledge, czy go nie ma. Masz rację. Dlatego dużym wyzwaniem dla trenera
Franka, tego niemieckiego trenera Chodwicy, no to jest to, że on umie szukać, tak? Tak, to jest duży plus. No też było pytanie, Marcin Wołowiec, czy nowe przepisy o zagranicznym zawodniku i młodzieżowcu wpłyną na poziom rozgrywek i poziom samych Polaków? To pytanie z Facebooka. Dajecie jeszcze radę, bo mi już tak powoli energia wygasa. Ja uważam, że to jest w dobrym kierunku, bo mi chodzi o ten trening, żeby ten trening wzmocnić. Ja jestem ciekawy tego przepisu, że jest zagraniczny i to, co Mateusz fajnie powiedział. Zobaczymy, którzy trenerzy mają pojęcie i wiedzą, jak i kogo sprowadzić, jak go wkomponować w zespół. A o młodzieżowcu, tak jak ci powiedziałem, o wieku bym troszkę, wiesz co, polemizował, że dałbym 22-21, ale też jestem ciekawy, czy oni dadzą radę i nie będzie tak jak u kobiet, bo u kobiet jest ten przepis, że zespoły będą taktycznie przygotowywać się na młodzieżowca, czyli młodzieżowiec jest słaby na pozycji na przykład 2-4, to my będziemy go atakować przez cały czas, go atakować i na tym polega taktyka trenera i teraz zobaczymy, który trener dobrze to połączy. Ja tutaj też jeszcze chciałbym zwrócić uwagę, że niemiecka koszykówka, szwedzka, fińska została zbudowana dzięki obcokrajowcom przez to, że ci zawodnicy pokazywali, jak się trenuje, jak się podchodzi do meczy i jednym z takich pionierów, którzy pokazali to, był Kate Washington, który te same wzorce w Polsce zakorzenił, jak się pracuje, jak się gra. Tak samo było w Szwecji i w Finlandii, gdzie ci obcokrajowcy zostali, by zostawali potem trenerami, sprowadzali zawodników, o których mieli dobre referencje i przyjeżdżali do Europy. I to jest bardzo ważne do tego, żeby oni się aklimatyzowali i tu zostawiali swoje, bym powiedział, swoje dzieci potem w tym, w tych, no bo sobie, to się do tego sprowadza, przyjadą, posieją i może za 15-20 lat będą nowi koszykarze w Polsce, tak? Ale Mateusz, no. Mateusz, to co tu dużo mówisz? Mateusz, no. To jest to, co powiedziałeś. Zobaczymy, jakich zawodników trenerzy będą sprowadzać. Czy to, żeby wygrać 1-2 mecze leniuchów, czy takich, którzy wzmocnią trening, znaczy wzmocnią zespół, ale wzmocnią też, że charakterem, podejściem do zawodu i tak dalej. Zobaczymy, jacy to będą zawody, czy na przykład odcinający kupony, że on będzie nic nie będzie robił na przykład od poniedziałku do piątku, ale przyjdzie sobota, zagra 20 punktów, zdobędzie i wszystko będzie okej. Pamiętasz, jak Mike Ansley przyjechał do Polski? Nie odcinał kuponów. Mało trenował, ale człowiek był, wychodził w sobota, niedziela na mecze i chciał wygrywać. Ale no. My byśmy chcieli w pierwszej lidze, żeby tych zawodników na treningu pokazali im, że trzeba tak trenować, a nie zawodnik, który tak, aha, w sobotę zagram Radziu, super. Ale widzisz, to jest generalny problem polskiej koszykówki, bo jak przyjechało teraz pojechać na Summer League do Stanów, gdzie to nie kosztuje nie wiadomo jakie pieniądze, to z Polski raptem pojechało trzy kluby. W tym, rozumiesz, klub, rozumiesz, zapłacił nie za trzech trenerów, tylko za dwóch i musieli, rozumiesz, spać w jednym pokoju. To jest tragedia. Jeśli ty nie jeździsz, nie podróżujesz, rozumiesz, po świecie, po Europie, to nie widzisz tego, z kim masz potem do czynienia. Zgadzam się w 100%. I uważam, że to jest duże wyzwanie przede wszystkim, żeby jechać, zobaczyć zawodników na żywo. A nie tylko bym powiedział po obejrzeniu highlightsów, czy po obejrzeniu zawodnika na Synergy. To nie jest trenowanie, to jest scouting. Mogę jeszcze tylko jedno słowo? Ja się zgadzam, mojego prezesa zachęcam, że Centrum Medyczne Magnolia Siechnice w przyszłym roku właśnie, żeby łapać kontakty, bo mnie ten argument przekonał, że trenerzy powinni jeździć na kampy, powinni jeździć na jakieś turnieje do Stanów, żeby łapać kontakty wzrokowe, pogadać z jednym agentem, z jednym osobą. I my się namawiam. A mimo tego, że mają miejsce na obcokrajowca, czy nie mają? Nie, ale my myślimy w przód. My chcemy. Ale dobra, ale byłaby taka szansa, żeby zagrał jakiś ten obcy? Nie, w drugiej lidze nie możesz. Dlaczego? Chciałbym jakiegoś ucznia, studenta z Ukrainy? No, na razie mamy dosyć wystarczająco zawodników. Chcemy tylko Kamila albo Michała Ignerskiego. WKK Wrocław. Słuchajcie, kończąc Opole. Na pewno drużyna, która zdobyła brązowy medal, musi mierzyć wysoko i tak będziemy... Nie, brązowy medal zdobyła Kotwica. Kurde, przepraszam. No. Ale przegrali z Kotwicą. Tak, Witek Kowalenko, Boże, ja nie wiem, jakim się to, już zmęczony jestem. Nie, tutaj dobra. Przepraszam, Kotwice, Kłobrzek, tak, WKK Wrocław, popatrz, Tomasz Ochońko.
WKK Wrocław. Byliśmy na grillu. Nowy trener przede wszystkim. O, potoczny, to jest pierwszy raz. I co ciekawe, i co? Wiecie kogo tu nie ma? Tomka Prostaka. Nie ma go? Ciekawe. Trener go prawdopodobnie nie chciał, jest inna ekipa, postawieni jest na Wilczka. Może w Siechnicach zagrał? Co? Nie, to może w Siechnicach. Ja coś słyszałem o Turowie, ale to może to była taka... Nie, no to Turek, wiesz, ciężka sprawa sobie. Oni przecież się znają od dziecka, przecież był trenerem jego, który, wiesz, go wprowadza do juniorów. Plotki. W każdym razie przede wszystkim tutaj osoba Sebastiana Potocznego, który jest, bym powiedział, wyrósł klubem razem od kiedy klub powstał, pracuje. Trener młodzieży Michał Rutkowski, który też jest, bym powiedział, obeznany w lidze, bo w tamtym roku wszystkie mecze widział z ławki jako asystent. No i są nazwiska. Dobrze, dzisiaj jedno nazwisko. Poczekaj, ty mówisz, czy ja mówię? Ty mówisz, przepraszam. Ja tutaj przede wszystkim, słuchaj, jest... Już kończymy, zaraz kończymy. Chociaż Gabiński. 500 osób jest tam. Gabiński. Ochońko. Kuba Kellner. To jest, bym powiedział, kręgosłup tego zespołu. DJ Rutek, rozumiesz? Rocco Siffredi. Ale wiesz, co mi się podoba w tym zespole, że mówimy, że trener Potoczny z młodzieżą pracował długo, więc doświadczenie w grupach młodzieżowych. A to większość są zawodnicy, którzy są... Gabiński. Gabiński, Kiwisza. Chciałbyś Gabińskiego? Chciałbyś się w zespole Gabińskiego? Proszę? W każdym jednym zespole chciałbym Gabińskiego, rozumiesz? Czy to jest mistrz Polski dzisiaj? Dobrze, ale ja nie... Ale zaraz, ale negujesz jego mistrzostwo Polski? Nie, nie neguję, tylko ja powiedziałem, że niedoświadczony trener. Ten zespół ma grać o coś więcej niż tylko, bym powiedział, play-offy. W związku z tym, może trener miał taką wizję. Przecież zobacz. Ale ja nie powiedziałem nic o źle Michał, ja tylko powiedziałem, że niedoświadczony trener będzie pracował z dość, a wiesz, że to się inaczej pracuje, no i z inaczej się pracuje, no tak, niż na przykład z młodym Wilczkiem. Ja bym oczekiwał właśnie, że będzie, chociaż ciężko w tym składzie, że Maksymilian Wilczek będzie miał większą rolę. Podoba mi się ten skład i podoba mi się to, co mówisz, że widzisz WKK, bo byliśmy na meczach w tamtym sezonie, fajnie się to ogląda, dużo ludzi przychodzi, chciałbym, żeby jeszcze jedna trybuna była, nie tylko jedna trybuna, tylko jeszcze były jakieś trybuny, żeby był mniejszy ścisk, bo ludzie chcą chodzić na WKK Wrocław. I chodzą na WKK, zawsze hala jest, tak? I to się stało, bym powiedział, drużyna, takiego bym powiedział, taka drużyna, rodzina, klub rodzinny. Wiesz, co jest najważniejsze, że chodzą też kibice, którzy chodzą na Śląsk i WKK, i to mi się podoba, że nie ma jak kiedyś, WKK albo im Śląsk. My chodzimy na WKK i na Śląsk. Podoba się, że jest Śląsk w Ekstraklasie, a WKK się spotyka. Bo masz dużo koszykówki. Ale proszę, prezesie, jeszcze jedna trybuna, żebyśmy w tym ścisku nie było. Ale nie może być tam, bo nie będzie ten, nie ma jak jej rozkładać. Mi to tłumaczył, brakuje chyba pół metra. No to nie, to jest za koszem. Drużyna, to jest drużyna, rozumiesz, z psiego pola. Ja uważam, żebym powiedział, grają ileś lat, chętnie wszyscy chodzą na te mecze. Myślę, że tutaj jest duży potencjał. Powrót Szymona Kiwiszczy, który był jednym z czołowych zawodników. Na pewno Karol Nowakowski, ci się podoba transfer, tak? Czy nie? Podoba mi się. Dlaczego mi się nie podobać? Też chłopak wychowanek Śląska Wrocław, który ląduje, rozumiesz, w WKK. I mi chodzi tylko, żeby było zdrowie, bo tak jak byliśmy na grillu, Ochoń nas nadal zaprasza, fajnie było. Połączenie Zywerta z Ochoniem świetne. Kellner, żeby był Jakub, żeby był zdrowy. Rutkowski to sobie ogarnie, pokazał w Opolu, że sobie to wszystko ogarnia. Gabi da radę, Nowakowski, Kiwisza tak samo. Kontuzje. Jak będzie zdrowie... Ale fajną taką lożę byśmy mogli na WKK dostać, nie? Ale będziemy próbowali robić, tak? Nie wiem, czy na Śląsku taką byśmy dostali, ale... Na Śląsku WKK... tam jest zajęta, bo tam cały czas stoją, rozumiesz? No dobrze, ale za koszem też powinno być. Gdzieś krzesło powinno, że... Powinno więcej ludzi. Że bardziej na stojaka, czy bardziej, żeby na kocaka? Na VIP-a. Nie, no nie, że VIP-a, ale że fajnie się to ogląda i zobacz, tak, jakbyśmy mieli teraz powiedzieć, pierwsza czwórka, kto? Powiedz, kto pierwsza czwórka i kto spadnie? Na chwilę obecną nie, Lublin. Nikomu nie, ale to ciężko. Nie, ale zobacz, ciężko. Bawimy się. No teraz to powiedzieliśmy, że Lublin najsłabiej na papierze, bo tam nic nie ma. No tak. I dostałem informację, że juniorzy starsi. Ale nie mają Marka przecież Wielebnego, przecież tam wiesz. Okej, okay, będą wzmocnienia z pierwszej drużyny pewnie. Tak. Ale na chwilę obecną. Na chwilę obecną ich będzie na przykład Lublin. Ale dobrze, bardziej optymistycznie zaczniemy. Kto pierwsza czwórka według ciebie? Bo jest bardzo, ale bardzo ciężko. Ja powiedziałem już wcześniej, że Kotwica, Kołobrzeg. Tak. Myślę, że WKK też jest mocny. Liczę na Górnika. Tak. I czwartej drużyny pozostawiam, bo nie chcę, bym powiedział tutaj ten...
kogoś faworyzować, bo... Ja sobie teraz tak zapisałem. No. W takiej kolejności Dziki, Kołobrzeg, Górnik, WKK, ale to bardzo trudne. Strasznie jest wyrównana liga. I dlatego mi się podobało, co powiedziałeś, sześć zespołów, nie? Sześć zespołów, bo ja na przykład Polonię, bardzo mi się ten skład jeszcze podoba. Jest Polonia, no właśnie. Ta. No to nie, nie ale ma teraz. I patrzymy na przykład, że o play-offy, naprawdę, tu będzie chodziło o kontuzję, o to, i obcokrajowca. O obcokrajowca, który zmieni, jeden zawodnik zmieni. Dobra, my zdążymy w ogóle coś jeszcze o tym PLK powiedzieć? Nie. Żeby... spotkamy się następnym razem. Ale nie spotkamy się, nie będzie już przecież. No. A kto spadnie? Za tym się może spotkacie. No ale wrócisz w drugiej połowie września. Zrobimy przed startem ligi. A ty masz zamiar mnie z tym Sabiną w końcu połączyć? To jakoś chciałbym. A to wiesz, jest niemożliwe, bo on cały czas Rabę siedzi w lesie. No. A kto spadnie? Odważnie trzeba powiedzieć, kto spadnie. Jeszcze dwie drużyny. Ja nikomu nie życzę, ja nic nie mówię. A wiesz co, przepisy są takie, że musi ktoś spać. No tak, musi ktoś spać. No. Niech spadnie ten, który nie płaci pieniędzy. O bardzo tak bym dobrze, powiedział. Bardzo no tak dobra. Po francusku powinno być. No. I następne nie właśnie, płacisz, no, puszczę weter, że bardzo ciężko, jak zawsze w pierwszej lidze, to tam ósemka, to będzie tak jedno zwycięstwo, ale utrzymanie. Utrzymanie w tym sezonie nie ma, nie możemy sobie... Radom jeszcze, no nie, no bardzo ciężko. Radziu, muszę trudne pytanie. No. Kiedyś powiedziałeś, tak się zdarzyło, czy on jest niepełnosprawny? Pamiętasz o takim, tak przytoczyłeś taki fragment, że nie potrafi kozłować. Chodziło tam o U20. Muszę, bo reprezentacja, naprawdę na Twitterze, Polski w koszykówce mężczyzn na wózkach inwalidzkich, pyta, dlaczego pan Chyży porównuje leniwych koszykarzy do osób niepełnosprawnych? Masz rację, to jest mój błąd. Powinienem przeproś. Przepraszam. Dobrze, że mi trzeba zwracać uwagę, że słowo niepełnosprawny nie mogę używać. Tak jak mówię, wyszło to, teraz się będę tłumaczył, wyszło to teraz z naleciałości, jak byłem młody. Nam trenerzy tak mówili. Wychowawców. Nie miałem dobrych wychowawców. Jak nie miałeś? No, pamiętam Dorgowski. Nie wiem, jak ty miałeś. Zawsze było, to jesteś niepełnosprawny, rozumiesz? Tak gadali było, to rozumiesz, ale albo jesteś ograniczony umysłowo i tak dalej. Tak trenerzy na przykład zwracali się do naszych kolegów. Jak ktoś ale nie... myślę, że to jest nie dotyczy zła. Tylko kiedyś, tylko do dzisiaj bym powiedział. Żartujesz. Jest to, że trenerzy nie potrafią czasami używać słów i... Tak. Ja bardzo dziękuję. Ja może temu panu jakąś koszuleczkę załatwię, żeby się ode mnie, bo bardzo dobrze zwrócił mi uwagę. Bardzo dobrze mi zwrócił uwagę. Dziękuję za tą uwagę. Nigdy więcej nie użyję tego stwierdzenia. Na pewno ja wiem o tym. Nie miałeś nic złego na myśli, żeby kogoś obrażać, ale taka poszła. Nie, ale dziękuję, że mi to przeczytałeś. Wiesz, że Kamil też jest niepełnosprawny. Nie, to nie jest problem, tylko nie można powiedzieć, że poczułem się obrażony, nie. Nie, chodzi o to, że nie umiesz kozłować. Nie wolno w dzisiejszych czasach takiego... Ale co prosiłeś, po co masz czekać więcej, no? Myślę, że 2,5 godziny program gadających głów wystarczy. Mateusz się spóźnił na ten... Nie, już nie idę do kościoła. Ale miło było. Bardzo, ale o PLK następnym razem się spotkamy. Nie, ma problemu z tym, że... Ale że Mateusz był, tak? Razem w tym zestawie proszę, żebyś był. A co, a Sabina? No to ja kiedy mnie nie będzie, to mnie kiedy nie będzie. Sabiny masz zamiar sprowadzić? Jak ty musisz Lasu. Zagadać, bo nie. A ja nie chcę. To nie, wiesz co, może on się boi. Może trzeba napisać do klubu, żeby go przysłali. Nie wiem, ale zapraszam ciebie drugi raz z Radosławem, porozmawiam sobie o PLK, bo tam też się dzieje, tam będzie bardzo ciekawie. Czyli nie wyjaśniamy tego Działkowicza z tego Skłodzka. Bo nie wiesz, co jest Działkowicz. Dobra, kim jest Działkowicz Skłodzka? No ten cały Zbyszek. Nie widziałeś, że on jest Działkowiczem, że on tam gdzieś na działce... No tam widziałem, że działki tam, gruszkówkę lubi. Czyli to jest sprawa wyczyszczona, zamykamy. Aha, czeka $5,000 dla tej osoby, która mi udowodni, że ja jestem... Możesz do tej kamery powiedzieć. 5 koła papieru, czeka. Dolarów to. Dolarów. No, nie wiedzą, że papiera to... Tak. To czeka dla tej osoby, nieważne skąd. Pozdrawiamy Rurę z Torunia, żeby więcej nie donosiła. Żeby nie pisała więcej donosów bez do polityki, Petersburga. Proszę. Nie, to nie, ale to jest fatalny człowiek. On pisze donosy, rozumiesz, do Petersburga. A taki rozumiesz? Fajny program. No ale co ty dużo mówisz? Żeby więcej tego nie robił, nie donosił. I żeby się własnej dupy trzymał, a nie bym powiedział, szczepiał do mnie. My dziękujemy bardzo. Bardzo dziękujemy. Za ten program, było fajnie. Słuchajcie, dużo dystansu do siebie robimy to dla was, żeby było wesoło, merytorycznie. Mam nadzieję, że dzisiaj tak było. Niedzielny poranek. To już chyba nie jest poranek, to już 13. Trzeba na Rosu jechać. Moja teściowa, masz Rosu babcia dzisiaj? Gosia, tak, no obiad zaprosiła. Ja na przykład polecam ludziom, żeby na szyjach z indyka,
znakomity rosół. A są te indyki wziąć perspektywę. Teraz ładnie wszystkie pozdychały. Uwielbiam szyję z indyka. Ej, uwielbiam szyję. I wiecie co? Do rosołu, jedna rzecz kulinarna. Do rosołu spróbujcie użyć. Czego używacie? Lubicie makaron? Ja robię ten rosół z kurwielu. Kasza. Kasza, spróbujcie, kaszę? Tak, spróbuj kaszę jabłkową. Macheweczkę lubię, tak, wiesz. To dajesz. Wszystko a magii? Daj. Magii lubisz jeszcze? Oczywiście. Ale z makaronem czy z kaszą? Nie, z kaszą jaglaną. Spróbujcie dobra, z kaszą. Dobra, będziemy próbowali. Zarobiste, polecam. A to może zrobisz, kurczę. Może jakiś poradnik kulinarny, rozumiesz, koszykarny? Nie. ABC kuchenne, koszykarne. Nie, ja nie gotuję, będzie, tylko... ABC, ale od września. Ale czemu od września? Koszykarskie. No bo nowy format programu będzie w trakcie podcastu. Kamil jest moim agentem. Tak? A, no dobrze, nie, fajnie. Teraz słyszałem, że jakiś chłopak z Leszna jest tam promowany. No. Nie, trzeba będzie go chciał gdzieś w końcu podpisać, nie? Z Siecznej. Proszę? A wiesz jaki charakter ale ja mam dobrze, ty też miałeś zawsze charakter. Nie miałeś charakteru? Nie znajdziesz charakter, to w Siechnicach będzie grał. Zielony zawsze mówił, że największym charakterem byłeś ty. Dziękuję ci, Maćku. Nie, że łatwy, niełatwy. Nawet było, trener Kurtinati, kiedy dotarł, był u ciebie w szpitalu Kurtinati, jak nogę złamałeś? Był. Ej, to jest jedyny, to już... Naprawdę przyszedł? Nie, przyszedł, tylko zadzwonił. To jedyny ten zadzwonił. Naprawdę to było tak miłe, że to było co miłe. Co to dla mnie jest? Dla siebie. No, tak, to wiesz. Było miłe, że zadzwonił. Gadżet. Basketball International Group. Nie powiedziałeś na antenie, że Adam też dostał, rozumiesz, prezent. Adam z Kalifornii pokaż. Z Kalifornii przywieziono. Z Summer League. Także tutaj jeszcze na koniec proponuję wszystkim już planować, kupować bilety na Summer League, żeby się pojawili na Summer League. Na pewno zespół, przedstawiciel zespołu KKS Siechnice pojawi się za rok. Mam wrażenie, że wielu wątków nie poruszyliśmy, ale też pytania o Ekstraklasę zostawiam, te co były, zostawiam na następny raz. Widzimy się po Mistrzostwach Europy, bo ty wyjeżdżasz teraz, tak? Radek też wyjeżdża, właśnie, jest wycieczka, jeszcze można kupić. Ty się jedziesz? Z noclegiem. Ty jesteś w połowie, tak? Ja jestem w połowie, dołączam, Radek jest od początku, a zostajesz do końca? Radek, a mógłbyś zostać do końca? To Śliwowica będzie. Ja powiedziałem, zostań do końca. Ale to zależy nie ode mnie, wiesz o tym. Od czego? Od kwestii finansowych. Załatwimy. Także widzimy się w Pradze na pewno. Ja będę na meczach z Holandią i z Serbią. Ty też będziesz na wszystkich? Ja będę z Czechami i drugi mecz. Panie, nie, ja już jestem tak zmęczony. Słuchaj, no to co? Tam trener Ginzburg na pewno nas tam przyjmie, rozumiesz, na jakąś audiencję, rozumiesz. Ale przecież, kurde, pamiętam na kaderce, to był asystentem Muliego Kacurina. Oczywiście, dobrze, brawo. Piątka. Nie, no pamiętam trenera, ale tak mi się wydawało, że nic nie robił za dużo. A teraz zobacz, jaka kariera wspaniała. Nymburg był asystentem. Zacznijmy od tego, że przede wszystkim awansował z reprezentacją Czech na Olimpiadę. Nie, no to ja nie deprecjuję, tylko pamiętam jego ponad 20 lat temu. Uczył się wtedy koszykówki i tak dalej, potem był, wiesz... Był u Muliego, Muli dużo wiedział. Nauczył się bardzo dużo. On pracował, Muli prowadził. Potem był następny trener z Izraela. Myślę, że to jest szkoła izraelska, bym powiedział, przejmowania zespołu po swoich trenerach. Ale zobacz, jaka ciągłość prac, ile oczywiście lat w Czechach. Ale mało tego, dostawał, rozumiesz, robotę i z klubu, i dostawał z tego, z federacji. I prowadził ostatnio drużynę z Ukrainy do rozpoczęcia wojny. Prowadził Prometej, tak? Prometej, tak. Mistrzostwa. No, Ginzburg jest wybitnym trenerem. Wiesz, że Prometej czy rozpoczyna sezon chyba w Czechach. Dobrze myślę, że mają siedzibę. Tak. No bo mają siedzibę, są na miejscu teraz tutaj, bo tam mają dobre warunki. Może ci kibice w tej Pradze, to co pojadą, to będą mieli raj. Tam jest, wiesz, nie, fake taxi, fake agent, tam jest fake wszystko. Jest, myślę, że radzi pasuje na fake taxi. Ale nie wiem, o co chodzi z tym fake taxi, ale dobra. To po 23. Ale piękne miejsce dla polskiego kibica Mistrzostwa Europy w Pradze. No to jest coś... Bajka, człowiek. Bajka. Wierzę, no, wiesz, jak dużo osób się szykuje na pójdziemy, to. Pójdziemy do Szwajka na ten. Piweczko, Pilsner się rozleje. Ej, no ci kibice, co jadą z polskim koszem, no naprawdę, to będzie mi przyjemność. Dobra, kończąc. Zakłady bukmaerskie, winner. A koszar będzie grał, czy koszar będzie? Daj mi. Mateusz. Nie będzie dyrektor, grał. Dyrektor. O, szkoda. Najpierw was pożegnam. Radosław Chyrzy był moim gościem. Oraz Mateusz Jodłowski. Zwany Mateo.
zwany Mateo. A ja na koniec dodam, typujcie teraz po zakończeniu odcinka, kto wygra, czy Polska, czy Chorwacja. 25 września w czwartek w Warszawie gra w ramach prekwalifikacji do Eurobasketu 2025 swój mecz. 20 zł dla 10 najszybszych osób, które dobrze wytypują, kto wygra. 5 koła dolarów od Mateusza, kto wskaże, kim jest pan Domaracki. Sam powiedziałeś, 5 koła... 5 koła za to, jak ktoś udowodni, że to jest Mateusz. A no właśnie, przepraszam. A to też, no właśnie, kto to jest? A to też by będzie ciekawe. Dobra, to ktoś udowodni 5 koła, a jak poznają, kim jest, to 1000. Nie, proszę. Sam się zgłosi. A nie, to nie udowodni, to będzie... Ja już zmęczony, to już się ten gaz rozweselający się wytworzył, jak to mówi Wojciech Michałowicz. Jak się siedzi w pomieszczeniu, wiesz, dmuchamy, to... Tlen wpuszczamy, tak? No, to już jest korba w głowie. Sports Medic, Sportboxy, co tam miałeś? Tą, makaroni jakieś było, no. I fetę, tak? Grecką. Tak. Dla greckiego chama. Od Sportboxów, oczywiście Tarczyński, Arena Wrocław, takie koszulki Praise the Wear można kupić na naszej stronie. Dziękuję bardzo, do zobaczenia już za tydzień z Michałem Pacudą i jeszcze w sierpniu Wojciech Bychaski. Będę Pacudę oglądał, bo chętnie posłucham tych wszystkich informacji, które on... No podobno prosi o mocne pytania, rzucę niedługo post, nie będzie się gryzł więcej. Ale myślę, że nie ma co wyciągać, bym powiedział, tego przed mistrzostwami Europy, żeby nie zepsuć atmosfery. Nikt nie chce, ale wszyscy... Słuchaj, polska koszykówka jest najważniejsza. Ja go zawsze lubiłem, bo widać, że pracował sercem dla federacji. Dziękujemy bardzo, do zobaczenia, że byliście z nami. Miłej niedzieli.